Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie, wszystkich radnych, panią burmistrz, pracowników urzędu, gości i to wszystkich tych, którzy oglądają nas przez internet. Otwieram 70. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest na sali 11 radnych, a więc stwierdzam kworum. Przeczytam porządek obrad. Otwarcie 70. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt 2. Sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt 3. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Pierwsza w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zarządu nad drogą powiatową numer 1666K w zakresie pełnienia funkcji inwestora robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Punkt 4. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 2616/1 w Rodzawce w drodze darowizny na rzecz gminy Rabka-Zdrój. 5. Punkt. W sprawie zmiany uchwały 64/493/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rabka-Zdrój na 2023 rok. Punkt 6. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Rabka-Zdrój a gminą Lubień w sprawie przejęcia przez gminę Rabka-Zdrój od gminy Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu zamieszkałemu na terenie gminy Lubień bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Skomielna-Biała-Nowy Targ. Punkt 4. Podjęcie uchwał na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt 1. W sprawie uwzględnienia zmian w projekcie modernizacji linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz. Punkt 5. Podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego doraźnej komisji statutowej. Pierwsza. W sprawie zmiany uchwały nr 5/29/03 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 26 lutego 2003 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rabka-Zdrój. Podpunkt 2. W sprawie przyjęcia kalendarza wyborczego dla wyborców radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt 6. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt 7. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 8. Zamknięcie sesji. Przechodzimy do punktu 2 porządku obrad. Ja chciałam zgłosić wniosek o wprowadzenie do punktu 3. Podpunkt 1. Zmiany w budżecie gminy autopoprawki, która była omówiona już na wczorajszej komisji. Chodzi konkretnie o drogę Dudkówkę w Rdzawce, gdzie w pierwszej wersji odbył się przetarg i środki, które były w budżecie, były wystarczające. W momencie, kiedy wycofał się wykonawca z tej drogi, prosimy o wyrażenie zgody na zwiększenie tych środków. Myślę, że te wszystkie poprawki omówi dokładnie pani skarbnik. Dziękuję. Wobec powyższego trzeba to przegłosować. Przegłosować wniosek pani burmistrz. To proszę przygotować. Proszę 5 minut przerwy. Nie, zresztą nie potrzeba. Mogłaby pani Nie, nie, to jest na razie, to jest taka autopoprawka. Jeżeli nie zostanie przegłosowana, no to będziemy głosować nad pierwotnym projektem uchwały. Jeżeli przejdzie autopoprawka, to wtedy by było ze zmianami. Czyli głosujemy nad wprowadzeniem zmiana w porządku obrad polegająca na wprowadzeniu autopoprawki do uchwały.
Panie Przewodniczący, proszę o wypowiedź. Proszę o wypowiedź pana radcy prawnego w tej kwestii. Bardzo proszę pana mecenasa. Panie radca prawny, żeby się pan mecenas odniósł do tego. Panie burmistrzu, proszę nie pomagać panu przewodniczącemu, naprawdę. Jest na, nie, ja nie przeszkadzam, absolutnie. Proszę, proszę o spokój. Proszę o spokój. Proszę o spokój. Zaczyna się, no po prostu się zaczyna. Po prostu się nie, nie ma przerwy. Prosimy o przerwę. Prosimy o 5 minut przerwy. Dobra, to proszę. Dobra, zarządzam 5 minut przerwy. Przerwę. No chwileczkę, pani burmistrz. Proponujemy przerwę 5 minut.
Witam po przerwie. Wobec tego przystąpimy do... jeszcze opinię pana radcy prawnego. Jak to tu, jakby to wyglądało? Nie wiem, czy mnie słychać. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu panu przewodniczącemu. Witam Wysoką Radę, panią burmistrz, wszystkich obecnych. Generalnie do, w mojej ocenie, do tej sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli do wprowadzenia poprawki do projektu uchwały, który został przesłany wraz z porządkiem obrad, ma zastosowanie paragraf 36 statutu. To też kwestia, o której rozmawialiśmy z panem przewodniczącym, czyli procedura rozpatrywania projektu uchwały obejmuje w szczególności wystąpienie projektodawcy, przedstawienie opinii komisji, klubu radnych, burmistrza, dyskusja nad projektem. I tu jest taki punkt czwarty w ustępie pierwszym, zgłaszanie wniosków dotyczących zmian w projekcie. Więc w mojej ocenie to nie jest zmiana też porządku obrad, bo jakby uchwała jest ta sama, natomiast ona nie jest w formie, która była przesłana do państwa wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. I teraz tak, do każdego, zgodnie z tym zapisem statutu, do każdego projektu uchwały można wnieść zmiany, zawnioskować zmiany i to powinno być przedmiotem dyskusji i przegłosowania. Bo teraz, jeżeli te zmiany nie zostaną przegłosowane, no to podlega głosowaniu ten pierwotny projekt uchwały. Jeżeli zostaną przegłosowane, no to projekt uchwały po zmianach, o ile da się to oczywiście zrobić, bo jest jeszcze ustęp drugi tego przepisu. Przewodniczący w razie potrzeby zarządza przerwę w obradach w celu umożliwienia wnioskodawcy projektu ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie dyskusji wniosków i przygotowania poprawek do projektu uchwały, a do czasu podjęcia uchwały w ogóle projektodawca może wycofać ten projekt. To jest ustęp trzeci. I teraz tak, generalnie ten statut nie określa, kto ma te wnioski składać. W mojej ocenie to mogą być zarówno wnioski radnych do zmiany, tak? Mogą być to wnioski projektodawców, tak? Którzy tutaj procedują. Więc w mojej ocenie jest to zgodne ze statutem takie procedowanie. Nie stanowi zmiany porządku obrad, bo porządek obrad się zmienia, ale zmienia się treść uchwały, więc absolutnie wymaga to jakby takiego podwójnego głosowania. Czyli ten najpierw trzeba przegłosować w mojej ocenie tą zmianę i w zależności od wyniku tego głosowania potem Rada powinna przegłosować, czy głosować, bo to wynik oczywiście jest otwarty, albo za podjęciem uchwały uwzględniającą zmianę, jeśli przejdzie to pierwsze głosowanie na tak, albo uwzględniającą pierwotną uchwałę, jeżeli to przegłosowanie tej poprawki będzie negatywne. Także to... Bardzo proszę. Panie mecenasie, nie powiedział pan jednego. To jest ustnie wprowadzony wniosek, ustna zmiana. Formalnie myśmy dostali projekt uchwały, którą wczoraj żeśmy omawiali. Praktycznie nie były wniesione zmiany do tego, do tej uchwały. Teraz pani zgłasza wniosek, ma takie prawo. Z tym, że ja uważam, że myśmy powinni to dostać na piśmie. Dostaliście państwo na piśmie. Dzisiaj do biura rady zostały też informacje mailowo przesłane. Ja nic nie mam. Pani Agnieszka. Ale ja nic nie mam. Ja nie mam taki, proszę. Nie dostała pani na maila? Nie dostałam. Koledzy nie dostali. Czekajcie czyli chwilę. Jak możemy? Nie możecie. Proszę sobie zresetować tablety, skoro radni jedni dostali, drudzy nie dostali. To niemożliwe, skoro idzie jeden mail. A kto? Przecież to jest pana tablet. Przecież to nie może nikt panu zaglądać do tableta. Zmienia poczty i teraz na innej się wysyła. Do tej pory było inaczej, pani burmistrz. No to są, jest jak jest. Bo ja przedtem dostałem prywatnie na maila i miałem wszystko, a teraz ostatnio dostałem i nie dałem otworzyć, nawet przeczytać. No to się nie robi takich zmian. Czyli jak to jest nie tylko ja mam takie zdanie, bo większość radnych ma takie zdanie. Jak może, bo ja jeszcze nie skończyłam z panem mecenasem pytania mojego. Jak możemy w ogóle procedować i zająć się tą poprawką i tym wnioskiem, skoro my nie mamy informacji na ten temat, nie zostaliśmy z tym poinformowani, nie dostaliśmy nawet na papierze tego. I nie mogę się zgodzić z pana słowem, że pan powiedział, że to nic nie zmienia. Zmienia. Bo zmienia zapis w projekcie uchwały. Bo w tej chwili w tym punkcie jest
jest inna kwota, będzie wpisana inna kwota. Czyli zmienia się. Zmienia się uchwała, którą byśmy mieli procedować. W związku z tym nie można to w ten sposób mówić. Uważam, brak komunikatu, część Rady w ogóle o tym nie wie, naprawdę. W związku z tym uważam, że na podstawie statutu my musimy mieć tą wiadomość, żeby po prostu głosować i jakieś wnioski wysuwać. Uważam, że w tym momencie, ja nie wiem też, proszę mi powiedzieć, czy pani wiceburmistrz ma takie prawo, żeby wniosła po prostu taki wniosek do porządku obrad. To ja jeszcze raz się odniosę do tego. Nie wiem, mogę pani oczywiście, oczywiście. Ten przepis w statucie, ja go tak rozumiem, ale też z wieloletniej praktyki w różnych samorządach też tak to odbieram, że to nie dotyczy zmian, które zmieniają porządek obrad. Ale zmieniają zasady uchwały. Ja to powiedziałem pani rada wcześniej, tak? Oczywiście, że zmieniają uchwały, dlatego wymagają przegłosowania, tak czy inaczej. Ja raczej traktuję to i ten zapis, tak jak go czytam, w całości, że to dotyczy wręcz dyskusji ustnej i przedstawiania różnego rodzaju wniosków. Te wnioski mogą iść bardzo daleko i mogą to być też państwa wnioski. I z tego, co ja z pracy w samorządach wieloletniej, z mojego doświadczenia wiem, no to tak się dzieje i czasami jest tak, że te wnioski idą tak daleko, że ta uchwała w ogóle jest zdejmowana z porządku obrad, bo odbiega tak bardzo tego projektu, że no ciężko jest ją podjąć racjonalnie. Czasami dochodzi do sytuacji, że się zarządza przerwę, żeby się można oczywiście z tym zapoznać. Jeżeli wydaje mi się, że w żaden sposób tutaj nie ma naruszenia jakiejś swobody radnych, dlatego że radni mogą po prostu nie przegłosować tą pierwotną uchwałę, a nie przegłosować tego wniosku. To jest też czytając państwa statut, tak? Oczywiście, gdyby zmiany były tak daleko idące, że mielibyśmy do czynienia z uchwałą, która by całkowicie zmieniła swój kształt i swój wydźwięk, no to oczywiście mamy wtedy taką sytuację, że wtedy trzeba by przegłosować najpierw zmianę w porządku obrad i wtedy bezwzględna większość nam wchodzi i tak dalej. Te wszystkie rygory. Jeszcze było pytanie odnośnie, czy tutaj, tak, czy takie wnioski można składać. No, jeśli chodzi o zgłaszanie wniosków, to powiedziałbym, że no wszyscy projektodawcy zgodnie ze statutem mogą je składać. Przy czym no, bardziej ten przepis nie dotyczy porządku obrad i zmiany w porządku obrad, choć nie mówi, kiedy to jest głosowane, ale bardziej dotyczy procedury już samego głosowania, jakby, czyli w trakcie że tego głosowania, że przed podjęciem głosowania, ale przy rozpatrywaniu uchwały, może tak są składane te wnioski. No ja tak rozumiem ten paragraf 36, tak? Tak po prostu to czytam. No, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia. Także. Panie Marku, bardzo proszę. Tak, ja mam swoje tutaj też zdanie. Z mojej wiedzy wynika też, że każdy radny powinien mieć to wszystko przedstawione na papierze. Tu mówimy też, panie mecenasie, o uchwale budżetowej. Nie zwykłej, tylko budżetowej. Zgodnie ze statutem budżet każdy radny ma zapoznać się na 7 dni przed sesją. Jeżeli były takie zmiany, powinniśmy być wcześniej poinformowani. Tu pan mecenasz też wspomniał, że wnioskować mogą też radni. Pan to uwzględnił do uchwały tutaj tej budżetowej, czy ogólnie też do każdej uchwały, którą tworzy burmistrz? Chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Panie mecenasie? Czy radny może składać wniosek poprawki do uchwały ogólnej, każdej uchwały? Chciałbym od pana mecenasa właśnie usłyszeć. Bardzo proszę. Generalnie statut nie różnicuje tego, więc przewiduje możliwość składania takich wniosków niezależnie od tego, kto jest wnioskodawcą i też niezależnie od rodzaju uchwały.
Ja jakby od początku się zastrzegam, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia, tak? To czytając statut gminy miejskiej Rabka-Zdrój. Także tak jest skonstruowany ten przepis i jakby kwestie dotyczące zawiadomień projektu, przesyłania zawiadomienia o zwołaniu sesji i przesyłania projektów uchwał, oczywiście one są unormowane i są unormowane w ustawie o samorządzie gminnym i w statucie. Tam jest mowa o przesyłaniu ich co najmniej na 7 dni wcześniej. Tak jak mówię, jeżeli całkowicie odwrócimy uchwałę, to oczywiście ja się zgadzam z tym, że ten tryb wnioskowy ze statutu nie miałby tu zastosowania, tylko trzeba by było dokonać zmiany porządku obrad, co też jest w Państwa kompetencji. Tak? Możecie wprowadzić uchwałę wcześniej, plus do tego mamy możliwość, czy macie Państwo możliwość, czy Pan Przewodniczący tak naprawdę zwoływania sesji nadzwyczajnych w ogóle z krótszym terminem procedowania, to o tym też trzeba pamiętać i o kwestii akurat tutaj niezgodności postanowień statutu z zapisami ustawowymi, ale to jest jakby poza przedmiotem. Ja nie chciałbym, żebyście Państwo tylko jedno chciałem powiedzieć, traktowali tutaj jako jakąś, ja z Państwem nie polemizuję, ja tylko po prostu staram się najlepiej, jak jestem w stanie udzielić odpowiedzi na Państwa to, pytania o strony prawnej. Tak, ja zadałem dlatego takie pytanie, ponieważ na jednej z sesji, z tego co kojarzę, pamiętam, nie pamiętam uchwały, ale była uchwała Pana Burmistrza, gdzie my jako radni chcieliśmy wnieść zmiany do uchwały. I niestety nie mogliśmy, bo powiedziano nam, że tylko może wnosić projektodawca uchwały. Więc tutaj już mamy dwie rozbieżności, ale ja sobie wnioski z tego wyciągnę i cofnę się w czasie, dojdę do tej uchwały, bo to tu wielu radnych chciało to też zgłosić na jednej z sesji. Wracając tutaj do tematu, bo tu jest meritum sprawy. Tu sobie pozapisywałem też te rzeczy. No, tak jak wspomniałem, każdy radny powinien według mojej oceny tutaj dostać nawet tutaj od pani w tej chwili wiceburmistrz poprawki na papierze, czego ja nie miałem. Jeżeli byłby przegłosowany, załóżmy ten wniosek, no to też chcielibyśmy zobaczyć zmienioną uchwałę, czyli uchwałę w zmienionej formie. To jest druga rzecz. I wracając tutaj, pani wiceburmistrz, do dostarczania wiadomości radnym. Ja tu też składam po prostu skargę na to, że radnym, przynajmniej mnie i tutaj kilku radnym, niewystarczająco były dostarczone te forma dostarczenia tych dokumentów na sesję. Niestety ja osobiście nie dostałem tych dokumentów. Informowałem to w SMS-ie, żeby przesłano mnie na pocztę prywatną mailową. Zrobiłem sobie screeny. Tam była informacja, proszę zalogować się na portal radnego i tak dalej. Tak, logowałem się. Tutaj nawet przed sesją pan informatyk sprawdził i faktycznie nie mogłem się zalogować. Hasło błędne. Druga sprawa, pani wiceburmistrz. Nie wiem, kto zmienił zasadę dostarczania tutaj radnym dokumentów. Wiele lat funkcjonowało, poprzedni pracownik, który był zwolniony, wysyłał każdemu radnemu SMS-y o komisjach, czy ktoś należał, czy nie należał. Wysyłane były wcześniej dokumenty, czy to na poczty służbowe, czy to na poczty prywatne, tak jak to do tej pory było i nikt z radnych nie miał żadnych problemów. Dziwnym trafem po zmianie tutaj pracownika, został zwolniony, nagle część radnych ma problemy z dostaniem tych dokumentów. Ja informowałem, że chcę dostawać na pocztę prywatną, czego niestety nie uczyniono. Powiedziałem to i po tamtej sesji, że ja chcę. Druga sprawa, już sobie to odczytam, żebym nie był gołosłownym. Momencik.
Jeszcze, to nie. Jeszcze Paweł był. Tutaj było tak, 13 stycznia, tak dalej. No. Dokładnie 25 sierpnia. W związku z informacją o problemach związanych z odbieraniem wiadomości e-mail na skrzynkach służbowych w celu sprawdzenia urządzeń, prosimy o kontakt z informatykiem urzędu. Ja wcześniej informowałem, że chcę dostawać tutaj na pocztę prywatną i skończyłem tu dyskusję, wychodząc ostatnio z sesji. Środa, 30 sierpnia, materiały na sesję zostały tutaj wysłane, gdzie od razu, tu było wysłane dokładnie o 14.06, ja SMS-a zwrotnego wysłałem 14.07, bardzo proszę o przekierowanie materiałów na sesję na maila prywatnego, jak to było do tej pory, pozdrawiam. No i później przypominam o dostęp. Miałem odpowiedź zwrotną, że mam się zalogować jednak na portal radnego, gdzie nie mogłem. Ja odpisałem, hasło jest niepoprawne, proszę o przesłanie dokumentów na pocztę prywatną. Dzisiaj to było potwierdzone. Po pierwsze, jeżeli radny, inaczej, pracę rady ustala przewodniczący. I tak było ustalone. I nie rozumiem, kto jest odpowiedzialny za aż takie zmiany. Czy tak ciężko wysyłać, tak jak było do tej pory, na poczty prywatne? Bo nawet ja nie miałem informacji o komisji budżetowej, nie miałem informacji o komisji skarg, wniosków i petycji. Czy mogę przyjść, czy nie mogę, już to jest indywidualna sprawa, bo do tych komisji nie należy. Nie chodziłem w poniedziałki, bo mam, prawda, swoje sprawy i to zgłaszałem. Tu pani przewodnicząca akurat zrobiła komisję wczoraj, gdzie mogłem uczestniczyć, ale nie miałem takiej informacji. Więc o co chodzi? Powiem szczerze, jest to utrudnianie wykonywania mandatu radnego. Ja w takie rzeczy się nie mam zamiaru bawić. Proszę to pani wiceburmistrz sprostować, żeby było tak jak do tej pory, bo ja oficjalnie na piśmie nie miałem informacji od nikogo z urzędu, że jest jakiś zakaz wysyłania dokumentów na prywatne poczty mailowe i tak dalej. Nie rozumiem, dlaczego radny w tym momencie ma podgórkę. Nie rozumiem tego. Możemy się lubić, możemy się nie lubić, ale są pewne normy przyzwoitości i szacunku. A na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Dziękuję bardzo. Pytanie jeszcze w sprawie to, co kolega się wypowiedział do pana sekretarza, bo jak byłem w biurze, to się okazało, że pan tutaj, jak pani pracownik powiedziała, zażądał, że nie ma być wysyłane jak do tej pory. To jest jedno. Ja panu powiem teraz tak, wyciągnę billing telefonów, bo nie mogłem, nie miałem dokumentów. Dzwoniłem dwa razy, 30-31 do biura rady. No to jak się zwalnia nam pracownika, to niech siedzi ktoś w tym biurze. Kto, niech mi pan powie, kto siedział od godziny 14.30, 30 i 31. Ja teraz mówię do pana sekretarza, nie do pani niestety. No jakże się mówi kultury? No ale po co pracownik się... Bardzo proszę. Szanowni Państwo, byli też precyzyjni. Co do kwestii związanych z przesyłaniem danych, które są zawarte w projektach uchwał, w różnych korespondencji, w odpowiedziach na interpelacje. O tym, że Państwo dostawali na maile prywatne, wbrew temu, co wcześniej nawet była informacja zawarta w polityce bezpieczeństwa urzędu dotycząca wszystkich kwestii związanych z ochroną danych, to powiem tak, że jasno wystąpiłem jakby też o opinię do naszego inspektora ochrony danych, który jakby z ustawy dba o przestrzeganie zapisów dotyczących przesyłania korespondencji, które potencjalnie mogą zawierać dane, które nie mogą być ujawniane. Więc jeśli na samym początku kadencji Państwo otrzymali tablety służbowe z założonymi skrzynkami służbowymi mailowymi wraz z dostępem do nich i na które były przesyłane, z tego co mi przekazano, to, że w pewnym czasie po prostu one już nie były jakby aktywne, bo były zapchane, to leżało w kompetencji
samych radnych, żeby odbierać tą pocztę. Oczywiście jest też oprócz skrzynki mailowej służbowej, jest też portal radnego, na które są wysyłane wszystkie materiały dotyczące sesji, czy też informacji między przesyłanym biurem rady, przewodniczącym i państwa. Dlatego też ten portal radnego, serwery, na którym są dostępne adresy mailowe służbowe, są na serwerze gminy i to gmina jest administratorem tych danych i ma możliwość i odpowiada za nie, za upublicznienie, za ewentualnie wycieki i inne rzeczy. Przesyłanie faktycznie materiałów na skrzynki prywatne, które państwo macie zakładane na różnych portalach, to są różne portale, które po prostu no, są na terenie Unii Europejskiej, jak i też i poza granicami. Nie ma w tym momencie możliwości z pozycji administratora danych i naszej polityki bezpieczeństwa zapewnienie ochrony tych danych. Więc informacja, która zostaje przesyłana i to dotyczy jakby tutaj nie chcę, ale w zasadzie wszystkich samorządów, bo w innych samorządach podobnie, jeżeli tak na przykład to, co mamy obsługę sesji i portal radnego, są wysyłane. Informacja może iść na mail prywatny, ale o tym tylko, że całe materiały są do pobrania z portalu radnego, bo w tym momencie, kiedy dany radny ściąga sobie z portalu radnego, to on odpowiada za te dane. To, że akurat w tym przypadku mamy dane, gdzie nie mamy danych wrażliwych, ale jeżeli na przykład byłyby projekty uchwał rozpatrujące skargi czy inne dane, które są nieanonimizowane w projektach uchwał, a są wysyłane, to w tym momencie mielibyśmy do czynienia, że po prostu nie mamy możliwości zadbania po prostu o ochronę tych danych. Więc dlatego żeby nie być też tak, że ja działam tutaj jakoś po prostu władczo i po konsultacji opinii inspektora ochrony danych, który z ramienia ustawowego dba o to, jest zatrudniony i ma nam doradzać, jak najlepiej faktycznie przestrzegać całego rozporządzenia RODO, jak i też naszych wewnętrznych regulacji. Dlatego też jasno stanowisko było tego inspektora. I tak też odpowiedziałem panu przewodniczącemu, że nie ma możliwości przesyłania na adresy skrzynek prywatnych. Nie wiem, czy pan przewodniczący przesłał wam praktycznie tą informację, bo była zawarta w piśmie, że będą na portalu radnego i na poczty skrzynek służbowych. Pracownik biura też przesłał do państwa informację, że trzeba po prostu zweryfikować sobie adresy dostępu do portalu radnego, jak i do skrzynek służbowych. Tyle wyjaśnień związanych dotyczących przesyłania projektu uchwał. Też z uwagi na, dlaczegośmy jakby na początku kadencji wprowadzili system przesyłania danych w postaci metadanych, czyli elektronicznego obiegu i przesyłania, żeby zminimalizować koszty. Za każdym razem, jeżeli mówię ilość wydrukowanych projektów uchwał, czy wraz z poprawkami, tak dzisiaj po prostu poprawka, autopoprawka, która jest tutaj jakby tematem omawianym. Ona oczywiście po prostu mogłaby przed samą sesją, wydrukowana razy 15 i dostarczona. Nie ma, znaczy, bo zostało wysłane do państwa. Oczywiście, że ja się tu zgodzę z panem radnym, że tryb zgłaszania projektów uchwał wysyłanych po prostu do rady musi być zachowany z wyprzedzeniem 7-dniowym, żeby radny mógł się zabrać. Ale same kwestie autopoprawek i poprawek mogą być zgłaszane po prostu nawet na sesji, bo przecież to mówi statut 36, że podczas po prostu debatowania, podczas dyskusji wnioskodawca czy projektodawca może zgłosić auto, ale żeby państwo mieli możliwość wcześniej, bo już wczoraj na komisji było to omawiane, że co do jakby całego zakresu nie zmienia ani wielkości wydatków, zmienia tylko po prostu pozycję w niektórych rozdziałach, więc możliwość po prostu wcześniej się zapoznania. Dlatego też ta kwestia tak pewnego przyzwyczajenia, że ja na spotkanie i na szkolenie, które po prostu było tutaj z inspektorem naszym ochrony danych, zaprosiłem pana przewodniczącego, nie skorzystał z tego i też rekomendowałem państwu, panu przewodniczącemu, żeby takie szkolenie przeprowadzić. Jedna rzecz.
musimy odejść, umówię, bo to, co państwo robią prywatnie, jako radni, przesyłacie sobie po prostu wiele dokumentów, odpowiadacie za nie jako każdy indywidualnie jako administrator danych. Tak mówi rozporządzenie RODO. Ale jeżeli my przesyłamy, żeby nie było po prostu później incydentu z tego tytułu, że nie zadbaliśmy o ochronę tych danych, które mogą być potencjalnie w tych dokumentach, to po naszej stronie, jeżeli będziemy wysyłać, mielibyśmy wysyłać na skrzynki prywatne, to należałoby po prostu zawsze przejrzeć, zanonimizować ten dokument, który jest wysłany i jeszcze nie mieliśmy pewności, bo to, co po prostu pokazuje obraz ostatniego przykładu, znów nie chcę przywołać tutaj skrzynki Dworczyka, pokazuje, że nie może się odbywać. Taki jest nacisk instytucji państwowych na wysyłanie na skrzynki prywatne żadnych dokumentów służbowych. Panie sekretarzu, więc dlatego jeszcze, dobrze, panie Dariuszu, zaraz skończę i będziecie mówić. Ja się zgłaszam. Więc to nie jest moje widzimisię. No ja mówię, zasięgnąłem opinii naszego inspektora ochrony danych. Mam takie stanowisko przesłane, dlatego tak też odpowiedziałem panu, nie odpowiedziałem ja, tylko pan burmistrz, panu przewodniczącemu. Tyle w kwestii wysyłania i zawiadomień i całej korespondencji związanej z projektami uchwał, jak i odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Co do faktycznie to, co pan radny mówił odnośnie wprowadzania i czy zgłaszania, tutaj jakby nie chcę wchodzić w rolę po prostu pana mecenasa, ale jedna rzecz, kiedy jest na wniosek zgłaszany 1/4 składu rady lub w tym momencie burmistrza, to projekty uchwał, które są zgłaszane wówczas, tak samo jak mówię, będzie to 1/4 składu rady, jak i burmistrza, muszą, nie mogą faktycznie ten zmieniane, bo musi się do tego zgodzić i to mówi zapis ustawowy. Wnioskodawca. Dlatego po prostu w tym trybie, jeżeli jest zwołana sesja, czy całe procedowanie, dlatego nie można wtedy jakby wnosić poprawek. W zwykłym trybie, kiedy jest zwołana w trybie artykułu ta zwyczajna sesja, wcześniej państwo otrzymują normalny tryb zgłaszania zgodnie ze statutem podczas rozpatrywania tego projektu, zgłaszanie w zasadzie przez wnioskodawcę, jak i samych radnych, którzy mają takie uprawnienie. Chwileczkę, mogę coś powiedzieć? Szanowni radni, jesteśmy dopiero w punkcie pierwszym. Ale nie, no jeszcze co? Bo chciałem, a jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Odnośnie, że pan wysyłał do odpowiedzi na SMS. Czy mamy czas? SMS, który dostajecie, jest generowany automatycznie do państwa jako powiadomienie. Tam nikt nie odbiera. To jest skrzynka z automat i wysyła po prostu do państwa informację, że na portalu radnego zostały zamieszczone materiały, które należy po prostu pobrać w trybie dostępu do po zalogowaniu. Dobrze, i ja bym się chciał, Darku, bo ad vocem do tego, co tutaj pan, ale ad vocem tego do mojego pytania. Chwileczkę. Bo nie skończyłem. Chwileczkę, momencik. Teraz pan Paweł, on się zgłaszał się najwcześniej. Ja nie skończyłem tutaj. Przepraszam, ja krótko odniosę się do tego, o czym tutaj mówimy. Tutaj pan sekretarz rzeczywiście powiedział o tym, co wiedzieliśmy już dość dawno, że na prywatne skrzynki nie mogą przychodzić wiadomości z gminy, czyli projekty i tak dalej. Przykład mieliśmy tutaj Dworczyka, jak te informacje później wyciekały. Mam pytanie do pani przewodniczącej Komisji Budżetowej i minister w rządzie Macierewicza. Nie macie Morawieckiego. Ale no nie, proszę państwa, nie przeszkadzajmy sobie. Ale mówimy o tym, jak na prywatne skrzynki były wysyłane wiadomości. Ale do tej pory, panie radny, było przez 4,5 roku było wysyłane. Panie Dariuszu. Panie Darku. No. Dobrze, w każdym razie takie są procedury. Tutaj pan sekretarz przedstawił. Druga rzecz, pani przewodnicząca Komisji Budżetowej, proszę mi powiedzieć, jaka była opinia tego projektu i czy była opinia z poprawką? Nie było dwóch głosowań. Nie było głosowań nad uchwałą, którą żeśmy otrzymali nad projektem i nie było głosowań nad poprawkami. Nie było dwóch głosowań. Ale nie proszę, nie musiało być. Na Komisji Budżetowej była pani skarbnik i pani skarbnik zaraz poinformował, ale można odsłuchać. Przy analizie wprowadziła autopoprawki.
i radni się zgodzili. Czterech radnych było za, jeden się wstrzymał, jeden był przeciw. I były głosowane z autopoprawkami, po zmianach. Dziękuję. Ja jeszcze się odniosę do tych materiałów. Ja dostałem materiał o sesji 30 sierpnia. Informacje o Komisji Budżetowej otrzymałem 31 sierpnia. Informacje o Komisji Skarg, Wniosków, Petycji dostałem 1 września. Po prostu przeglądam skrzynkę pocztową, którą mam jako radny i wiem, że informacje przyjmę. Tyle z mojej strony, dziękuję. Ja mam pytanie do pana sekretarza, ostatnie pytanie. Panie sekretarzu, mam takie pytanie. Do tego, co pan się wypowiadał, do końca się nie zgodzę z tym, bo to są sprawy publiczne, to idzie na BIP-a. Chciałbym uzyskać od pana, z którego artykułu czy ustawy ustępu jakiegoś na to, co się pan powołał. Chciałbym to przeczytać. Ja udostępnię panu stanowisko. Ale ja bym chciał, żeby pan teraz odpowiedział. A w tym momencie po prostu ja nie będę przebywał, bo żaden praktycznie nawet prawnik w tym momencie nie będzie przebywał z głowy pewnych przepisów. Panie Dariuszu, jeżeli chcecie państwo robić obstrukcję, macie do tego prawo, ale po prostu bardzo proszę szanować się z wzajemnością. Szanujemy się. No to dlatego odpowiadam. Coś pan mówi, to ja sobie proszę wyłączyć mikrofon. Nie możemy rozmawiać. Panie przewodniczący. I drugie pytanie jest takie, panie sekretarzu, nie dał nam pan odpowiedzi, które zadałem panu wcześniej. Został zwolniony pracownik biura rady. Tak, ja wcześniej powiedziałem, ja wyciągnę bilingi i pokażę, bo chciałem przyjechać i nadzwoniłem wcześniej. Dlaczego nie ma pracownika w biurze rady? Proszę mi odpowiedzieć, dlaczego. Proszę? Jest pani Agnieszka, która jest do... Panie no Dariuszu, jest informacja, jest po prostu przekierowanie praktycznie na... No, poszła do toalet, nagle, 3 dni po chodziło. Ale ja bym bardzo prosił nie łączyć faktycznie pewnych rzeczy, spraw pracowniczych, z prawami, po prostu, które nie są prawami publicznymi. Bardzo proszę. Jest obsługa, niezależnie od tego. Ale panie Dariuszu. Kończymy dyskusję na ten temat. Nie. Na ten temat. Nie, bo chcemy wiedzieć, dlaczego nie mamy pracownika. To może być w wolnych wnioskach. Ale co? No, na temat poczt służbowych. Nie mówimy o poczcie służbowej, o pracowniku biura rady. Ja chciałam się odnieść jeszcze do sprawy. Czy pan... Tak, proszę bardzo. No to panie nie udzieli mi pan odpowiedzi niestety. Udzieliłem panu, wszyscy dostali na skrzynkę mailową informację o trybie wysyłania i kontakt telefoniczny do pracownika, który zastępuje. Dziękuję. Nie ma pracownika w biurze rady. Panie... Nie ma, mówi... Którego? Proszę mi powiedzieć, którego dnia, o której godzinie? Ja sobie też dzwoniłem, bo chciałem sobie przyjść i sobie nie przyniosłem. A niech pani nie tłumaczy, bo nie mówię teraz do pani, pani burmistrz, no do pana sekretarza. Chcę dostać... Panie Darku, teraz pan głos ma pan Marek. Panie sekretarzu, ja bym się chciał odnieść tutaj o pana wypowiedzi tutaj na temat ochrony danych, RODO i tak dalej. Radni wszyscy byli przeszkalani na początku kadencji w sprawie danych, ochrony danych osobowych i tak dalej. Wszystko by fajnie tu hulało, ale nie do końca jest tak, jak pan mówi. Po pierwsze, nam przesyłane były uchwały, gdzie uchwały są do wglądu każdego, nawet mieszkańca, który może przyjść do biura rady, poprosić pracownika biura rady o to, żeby pokazał projekt uchwały, zrobić sobie nawet zdjęcie, ponieważ są to dokumenty do ogólnego wglądu. Ja rozumiem, jeżeli byłaby uchwała, tak jak pan sekretarz tu wspomniał, zawierająca jakieś dane osobowe, rozumiem i z tym się zgodzę. I tutaj nie zaprzeczę panu, że wtedy pewne formalności mogłyby tutaj z tego tytułu wynikać. Ale my mówimy o zwykłych uchwałach na sesję. Więc tutaj o żadnych danych zastrzeżonych nie ma, proszę państwa, mowy. Każdy mieszkaniec ma prawo sobie przyjść, zrobić zdjęcie, czy poprosić o ksero pracownika biura rady, może zapłacić za tą kartkę, czy nie. Nie wnikam w to i nie, to nie są moje kompetencje, ale każdy mieszkaniec tutaj gminy może sobie przyjść do urzędu, i ma pełny wgląd do tych uchwał, więc naprawdę
Tak jak pan wiceprzewodniczący powiedział, skończmy tą dyskusję i ja myślę, że wszystko się wyjaśni po tej sesji. Ja złożyłem po prostu zażalenie, prawda, o to, że nie miałem wystarczająco dostarczonych w pełnej formie tych dokumentów, o co prosiłem, zresztą powiedziałem wprost, proszę o maila, na maila prywatnego. Pan sekretarz wspomniał, że nie wiadomo, gdzie mamy. No, panie sekretarzu, nie wiem, skąd ma pan informację, czy my mamy jakieś maile, nie wiadomo gdzie, skąd zalogowane. Ja mam maila zabezpieczonego, tym bardziej, że mam tak samo służbowe tutaj urządzenia i tak dalej. Mam też dane swoich klientów, które też mam tutaj zabezpieczane na drugim portalu i tak dalej. Więc naprawdę, no, proszę tutaj radnych, no nie wiem, czy pan obraził, czy nie obraził. Ja na przykład tak to odebrałem w mojej tu osobie, że nie wiadomo, gdzie mamy. No, panie sekretarzu, ja przynajmniej osobiście mam maila zabezpieczonego i nawet jeżeli ktoś będzie się chciał włamać, to i na pocztę służbową laptopa radnego też się włamie. Więc naprawdę tutaj takich rzeczy proszę w eter naprawdę nie mówić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja myślę, że po prostu w tej temacie jest administrator systemu informatycznego, który odpowiada za bezpieczeństwo. W tej osobie jest po prostu pan Paweł Stachura, który jest też odpowiedzialny za przetwarzanie danych zgodnie z polityką, jaką w akcie został przyjęty przez administrator, czyli przez burmistrza w imieniu gminy. Szanowni Państwo, to, że do tej pory tak było, do tej pory faktycznie wiele rzeczy, póki faktycznie nie ma incydentu, nie ma jakiegoś wypływu danych, nad którymi trzeba byłoby jednak przewidzieć i ocenić to ryzyko. Mówiąc o tym, że gdzie macie Państwo pozakładane skrzynki, ja po prostu ja nie wiem, czy to oczywiście są portale, nie chcę tutaj wymieniać ich, bo są można różne. One są faktycznie na portalach społecznościowych, darmowe, dostępne. Jak są zabezpieczone, widzimy, że nie do końca po prostu prawidłowo. Nie chcę oceniać Pana akurat w przypadku, ale w tym momencie debatowanie na ten temat, na temat zabezpieczeń polityki, to nawet po prostu wykracza poza zakres, który nam upoważnia polityka zawarta po prostu w dokumencie, który nas obliguje. Ja nie będę ani ujawniał, jakie mamy zabezpieczenia i co po prostu stanowi przedmiot, więc dlatego, ale szanowni Państwo, jeśli co do zabezpieczeń jest odpowiedzialny za to administrator danych i administrator systemu informatycznych, jak inspektor ochrony danych. Jeśli chcecie faktycznie polemizować na temat jego stanowiska, bardzo proszę po prostu o spotkanie robocze i nie ma problemu. Wiem, panie sekretarzu, ja tylko bym chciał właśnie, bo tutaj po pierwsze tak nie odnosić się do swoich doświadczeń, to jest pierwsza rzecz, bo tutaj pan mówi z moich doświadczeń i tak dalej. Ja mam doświadczenia spokojne, dobre, nikt na pocztę odpukać się mi jeszcze nie włamał. Druga sprawa, mówimy o dokumentach jawnych, żeby było jasne. Podkreśliłem wyraźnie, że w takiej sytuacji powiedziałem, jeżeli byłyby dokumenty zawierające jakieś tajemnice, to ja rozumiem, ale my mówimy o zwykłych uchwałach. I już skończmy. Jedna rzecz. W imieniu moim faktycznie chcę zabrać głos pan Paweł Stachura. Temat odnośnie zabezpieczeń. Ja faktycznie wykonuję też w pewnych ramach przepisu dokumentu wewnętrznego swoje zadania. Dziękuję. Kończąc tą polemikę, powiem tylko tyle, że wszystkie dokumenty są jawne, bo są umieszczone na BIP-ie. To chciałam powiedzieć. Głośno i wyraźnie. Więc co to za ukrywanie? W żadnej uchwale nie ma danych osobowych, żadnej osoby. Nie ma. Czyli każdy, tak jak tu kolega powiedział, z ulicy wchodzi, proszę o uchwałę taką i taką i ma to otrzymać. Proszę mi powiedzieć, panie sekretarzu, od kiedy to radni pracują na tajnych dokumentach?
Od kiedy? Chodźmy. Poza tym było szkolenie tutaj zorganizowane przez pana burmistrza. Wszyscy w tym uczestniczyliśmy. Wszyscy mamy certyfikaty. Jesteśmy przeszkoleni, jeżeli chodzi o RODO, o tajemnicę, o stosowanie się do tych zasad. I pan uważa, i pan następcie bardzo źle traktuje, niepoważnie, że nam nie można zaufać. Że materiały, które mamy dostawać na pocztę, laptopy prywatne, to my to nie wiem, rozgłosimy, nie rozgłosimy. Bo to jak kolega powiedział, każdy może wejść, każdy może dostać po pierwsze. Druga sprawa, są na BIP-ie informacje, więc każdy może nawet wystąpić o informację publiczną i też dostanie tą informację. Więc nie bardzo rozumiem. Ja to skwituję krótko, żeby zamknąć tą polemikę. Nie oczekuję wyjaśnień od pana Pawła, absolutnie to nie interesuje. Interesuje mnie tylko to, żeby pan to zmienił, skoro pan to wprowadził. Bo uważam, że nie ma pan odpowiedzi konkretnej, nie posługuje się pan żadnym artykułem. To jest tylko, uważam i składam taki wniosek, utrudnianie pracy radnym. I to jest mój wniosek. W związku z tym ja taki wniosek tutaj składam oficjalnie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa odnośnie wprowadzenia zmian do budżetu. Chciałam tylko tyle powiedzieć, że przeczytam. Czy załącznik drugi obrazuje zmiany planu wydatków budżetu gminy? To jest uchwała, którą żeśmy wczoraj omawiali na komisji budżetowej. Rozdział 01.095. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40 tysięcy złotych na realizację zadania przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Dudkówka w Rdzawce. Pani wiceburmistrz, proszę mi zacytować teraz ten przepis w nowej autopoprawce. Nie chcę ustnie. Ja pani wnosi wniosek o poprawkę kwoty. Nie, proszę mi cały przepis przekazać. Może pani zrobić to tylko w wersji papierowej. Przy tej trwającej tutaj dyskusji, ja sobie sprawdziłam w internecie niestety. Każda autopoprawka ma być na piśmie. Radny ma ją dostać wcześniej, żeby się z nią mógł zapoznać. Każda autopoprawka to jest zmiana w projekcie. A my w tym momencie w projekcie mamy zapis, jeszcze raz przeczytam. Zwiększanie planu wydatków majątkowych o kwotę 40 tysięcy złotych na realizację zadania przebudowy drogi dojazdowej do osiedla Dudkówka w Rdzawce. Proszę, druga sprawa. Jeszcze mam takie pytanie. Pani przewodnicząca Komisji Budżetowej, jest protokół, jest nagranie. Wczoraj było tutaj rozmowa duża. I jak tu któraś z radnych też stwierdziła, że przecież chyba zapamiętacie, jakie były poprawki do uchwały, bo to nie jest jedna uchwała, zmiana, która wczoraj była tutaj głosowana. W związku z tym powiem tak, pani obowiązkiem było ten projekt, który ja trzymam w ręce, przegłosować, którego pani tego nie zrobiła. Pani zrobiła tylko głosowanie projektu ze zmianami. Gdzie ma pani te zmiany naniesione? Gdzie ma pani drugą uchwałę, która mówi o zmianach do projektu uchwały budżetowej? I pani teraz wydaje opinię. Przepraszam pani Józiu, jest pani drugą kadencję czy trzecią radnych. No trochę się trzeba już znać i orientować w pewnych zasadach. Trzecia sprawa. Pani skarbnik, proszę mi powiedzieć, czy w tym momencie ta autopoprawka będzie zgłoszona do RIO? I kiedy? Konkretnie. Zgłasza się. Niestety zgłasza się. To są kwota 40 na 300. Panie Olu. Teraz ja idę do sekretarza. Nie krzyczę. Mówię głośno i wyraźnie, żebyście lepiej zrozumieli. Ale nie krzyczała, panie Pawle. Proszę. Mówię wyraźnie. Proszę o spokój. Ludzie, opanujcie się. Ale nie rozumiem tego stwierdzenia, panie wiceprzewodniczący. No bo zrobił się jeden wielki hałas. Uwagi. To nie jest hałas. W takim razie ja żądam w tej chwili 15 minut przerwy, i bo to nie ma sensu w tym momencie. Trzeba się zastanowić, co dalej. Pani, nie. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, mogę powiedzieć, czy nie? Chwileczkę, bo teraz... Pierwszy był pan Darek. Tak. Ja mam jeszcze pytanie takie. W sumie jeszcze pan Paweł jeszcze był... dwa. Panie sekretarzu, jak pan tak zarządził, to powiem pan... Dobrze, to jest zarządzenie. Co wiem od pracownika... No... Jak mi pan pokaże artykuł, ustęp, to jak najbardziej. Drugie jest takie. Ja proszę w formie papierowej, mi proszę nie wysłać na maila, bo wie pan dlaczego? Jak siedzieliśmy w domu, była pandemia, jakbym nie miał swojego laptopa, to te laptopy co były wartne? Nic.
swojego koleżance pożyczałem drugiego, bo nie można było z nich korzystać. To proszę dać takiego laptopa, żeby można było korzystać z niego. To jest jedno. I ja sobie życzę wersję papierową, jak ino przyjdzie zawiadomienie, ja przychodzę do biura rady, ja chcę mieć wersję papierową. Proszę. I zgłaszam to, żeby nie było to. Drugie pytanie. I tego prosimy, o to prosimy. Jak nie da się prywatnie, do tej pory nigdzie to nie wypłynęło, nie było problemów, ja życzę sobie wersję. Drugie pytanie, czy pani burmistrz ma pełnomocnictwo, żeby składać w imieniu pana burmistrza ten wniosek dzisiejszy? No, proszę sobie przeczytać zakres obowiązków, do czego no, ale mi się wydaje, pani reprezentować burmistrza na sesjach, ale pani Olu, wniosku. Składać wniosek, nie ma nic takiego, nie ma nic takiego, tego pani pełnomocnictwie nie ma. Nie ma, chcielibyśmy to zobaczyć. Mam to pełnomocnictwo, panie wiceburmistrzu. Jeszcze pan Paweł. Chciałem złożyć wniosek o zakończenie dyskusji. Właśnie. No to nie zobaczymy. To jeszcze dwa słowa dla pana Pawła i głosujemy zakończenie dyskusji. Chciałem wyjaśnić temat portalu radnego. Portal wprowadziliśmy od samego początku waszej kadencji. I portal jest właśnie takim mechanizmem, który spełnia nam wszystkie wymagania, które powinniśmy spełniać. I tak, mamy mieć potwierdzenie otrzymania przez radnych materiałów. Gdy wam wysyłamy na maile, czy służbowe, czy prywatne, takiego potwierdzenia nie mamy. Normalnie dawniej zawsze była wersja papierowa, przy przyjściu do sali, do biura rady, radny podpisywał, że otrzymał materiały. To była tradycyjna forma. Przy przejściu na wersję elektroniczną tak naprawdę my dalej mamy spełniać ten obowiązek, czyli mamy mieć potwierdzenie przekazania materiałów. Wysłanie maila mamy, ale nie mamy potwierdzenia, że wy to odbieracie. Nieważne, czy służbowy mail, czy prywatny mail. Portal radnego zapewnia nam taką możliwość. Każdy z radnych ma swój login i hasło i po wejściu na dane materiały z danej sesji nam się odnotowuje ten fakt, że radny w dniu takim a takim o tej godzinie otrzymał, wszedł, zapoznał, znaczy nie tyle zapoznał się, co wszedł na te materiały. I mamy później sobie po sesji drukuję taki raporcik, mam w papierach, że potwierdzenie odebrania. Czyli to jest, zastępuje nam to tą papierową, tradycyjną formę. Drugi temat to jest tak, my wysyłamy na, bo to co pani Olu, chciałem tak wyjaśnić jeszcze do pani stwierdzenia, my materiały wysyłamy w projekty uchwał. Projekty uchwał to nie są dokumenty, które my zamieszczamy na BIP-ie. Tam są wyjaśnienia, które zawierają różne dane, czasem ludzi prywatnych, jakaś działka taka, numer taki, tego pana została zmieniona, bo tam coś tam, różne informacje zamieszczamy w uzasadnieniu, czy w jakichś tam załącznikach, powiedzmy, do tego projektu uchwał. To nie są dokumenty, które każdy może przyjść i sobie otrzymać. Może to w formie informacji publicznej. W formie informacji publicznej każdy może poprosić o ten dokument, ale wtedy pracownik udostępniający ten dokument. Panie Darku, proszę. Czy ja bym mógł zakończyć? Panie burmistrz, proszę o spokój. Proszę o spokój. Nie udzieliłem nikomu głosu oprócz pana Pawła. No. Słyszeliśmy to wszyscy. Wszyscy są idiotami. Ja słyszałam. Nie, tak. No bo wy to na pewno nie słyszycie. Proszę o spokój. Mam problem, bo ja mam słuch absolutny i słyszę naprawdę najgłośniej. Bardzo proszę o spokój. Oczywiście i bardzo dziękuję. Bardzo proszę o spokój. Zajmijmy się. Panie przewodniczący, mógłbym dokończyć? Zajmijmy te pełnomocnictwo od pana burmistrza, co robię. Panie Darku, bardzo proszę. Ale ja nie skończyłem, panie Darku. Proszę o spokój. Wystarczy, bo ja jeszcze muszę ważną rzecz przekazać. Panie Pawle, dwa zdania i koniec. I kończymy dyskusję, naprawdę. Dodatkowy temat jest taki. Jakby staram się was namówić do korzystania z tego portalu radnego, a nie z. Dlaczego?
Dla nas, musimy sobie wszyscy ułatwiać pracę też, żeby każdy z nas miał jak najlepiej. Dla mnie najlepszą formą jest korzystanie przez Państwa z portalu radnego, ponieważ portal radnego po zalogowaniu, to jest zwykła strona internetowa. Mają Państwo login i hasło. Można się dostać z każdego sprzętu, jaki istnieje. Mamy pod ręką. Z komórki, z byle którego komputera, z czegokolwiek. Jestem na wyjeździe, nie wiem, nawet mógłbym gdzieś, no z bezpiecznego stanowiska, wiadomo, nie? Nieważne. Mam login i hasło. My, poza tym, to jest ułatwienie dla Państwa. A dla nas, my tylko raz wysyłamy te materiały. Jedną funkcją zamieszczam na portalu radnego. To są nieraz ogromne pliki, czasem zawierające mapy, różne rzeczy. Nie? Ja nie wysyłam 15 maili, tylko wysyłam jeden raz na portal radnego i prost. I ja tam od razu mam taką funkcję, wyślij powiadomienie SMS i mail, że zamieścili. Ja to wysyłam. Zamieszczono materiały na portalu radnego. Dobra, panie Tobre. I na tym koniec mojej wypowiedzi. Nie dokończyłem tego, bo tu była dyskusja. Po anonimizacji danych. Kończymy tą dyskusję, panie Marku. Nie, kończymy, już dość. Jeżeli pan chce nas pouczać i mówić, co jest prawne, a co nieprawne, to niech pan doczyta statut. Niech pan doczyta nie statut, który pisze. Naraz. W uchwale nie ma danych osobowych, uchwale są jawne i to, co powiedział kolega, ja powtarzam. Każdy z ulicy może wejść i przeczytać uchwałę. Więc proszę nie wprowadzać nas do błąd i dziękuję naprawdę. Wystarczy, bo skoro dość. Pan sekretarz za pewne rzeczy odpowiada, to może niech pan sekretarz opowie. Pan powiedział swoje. Naprawdę nie ma sensu tego dalej mielić, bo to nic nie wnosi do dyskusji. My, tak jak mówię, ja uważam, że to jest utrudnienie dla Rady Pracy. Ja nie mogę otworzyć tego portalu, nawet informatyka prosiłam o to, żeby to otworzył. Jest w tym momencie problem. I tak jak mówię, nie dostajemy tych informacji i tak jak dzisiaj przyszliśmy na sesję, pani burmistrz zgłasza wniosek o zmianę w porządku obrad, my o tym nie wiemy. Powinniśmy być wcześniej z tym zapoznani. I ktoś jak mi mówi, że ja dostałam na mailu, nie. Do autopoprawki powinna być pisemna na papierze. Autopoprawka powinna być przygotowana na papierze. W związku z tym, zamiast czwartu do dyskusja, powinno być tak to wyglądać, że w tym momencie ktoś powinien pójść, wydrukować autopoprawkę i zmienić uchwałę. I tyle. A wy tutaj robicie i bijecie pianę niepotrzebnie. Dziękuję. Jeszcze pani Kasia i koniec. I dość. Wnioskuję o to, żeby autopoprawkę dali nam na papierze. To ja już zakończyłem, dziękuję bardzo. Jeszcze pan, pan mecenas chciał jeszcze coś powiedzieć. Niech pan da materiały i wydruk. Byś się odniosła do tego, co ja powiedziałam, żeby przeczytała rozdział 01095. Skoro składa wniosek, to powinna znać treść tego paragrafu. Proszę przeczytać. Ja poproszę panią skarbnik o odpowiedź na to pytanie. Chwileczkę, ja udzieliłem głosu panu mecenasowi. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja dosłownie jedno zdanie odnośnie wcześniej wypowiedzi pana radnego. Chciałem doprecyzować kwestię uchwały budżetowej. Jest przepis, znaczy tak, co do tego, co jest w statucie, to podtrzymuję, bo brzmienie statutu jest takie, jak zacytowałem. Natomiast jest artykuł 240 ustawy o finansach publicznych. On brzmi tak. Ustęp drugi. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Czyli jest ograniczenie do projektu uchwały budżetowej, ale to nie jest tak, że żadnych zmian, tylko określony katalog ten z artykułu 240 ustęp 2. Czyli nie może zwiększenia. Bez zgody. Bez zgody. Panie, artykuł teraz zacytował, że nie można wprowadzić. Mikrofon.
Panie Marku, mikrofon. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego, panie radny. No to no jeśli właśnie, jest na wniosek, ale... to jest za zgodą. Za zgodą. Jeszcze tak. Nie, bo ja lubię jeszcze raz. Bo ten przepis jest dość skomplikowany. No, no właśnie, znaczy wyłapałem tak. Jak, no wie, jeszcze wiem, raz. Ja też musiałem go odszukać i się zastanowić, powiedziałem, że jest coś na rzeczy, że tu miał pan coś zdecydowanie słuszności. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu nie może wprowadzić tego rodzaju, jak mówiliśmy, jak tam jest mowa, czy zwiększających deficyt, wydatki i tak dalej. Czyli za zgodą może, a inne również może nawet bez zgody. Tak, 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 to takie jest brzmienie. Dziękuję bardzo, bo chciałem to doprecyzować, żeby nie było potem wątpliwości. Ale jak ma się to z naszym statutem Rabki? No, statut mówi szerzej i w ogóle się nie odnosi do uchwały, tylko mówi, że można no właśnie, to wprowadzać. A my się tu opieramy o naszym statucie Rabki. No ale... Na naszym statucie. No tym, znaczy tak. Jeśli czyli chodzi, mamy niedoprecyzowany statut w takim razie? Nie. Czy ja wiem? Tu, akurat w tym przypadku powiedziałbym, że statut, brzmienie jest po prostu szersze, tak? No też nie może być sprzeczny z ustawą. Akurat w tym przypadku uważam, że takiej wprost sprzeczności nie ma. Jest sprzeczność na przykład w przypadku sesji nadzwyczajnych i tam nawet dzisiaj rozmawialiśmy z panem przewodniczącym, że kiedyś jest... Bo dlaczego ta dyskusja jest? Tu chodzi o głosowanie, tak? Ja chcę głosować zgodnie z prawem, więc ja tu na pewno nie będę się podstawiał, że trzeba wprowadzić, czy nie trzeba wprowadzić, bo można to przesunąć i tyle. No dziękuję bardzo, nie będę dyskutował. Oczywiście, że są tutaj różne rozwiązania. Panie mecenasie, ja mam pytanie. Czy pani burmistrz, zastępując pana burmistrza, powinna mieć pełnomocnictwo do złożenia tego wniosku, czy nie powinna? Bo chciałbym to usłyszeć od pana jako mecenasa, jaki jest na to przepis, czy się mylę, bo mogę się mylić, także... Nie wiem, panie przewodniczący, mam się tu wypowiedzieć też? Sekundkę. Wolałbym nie mówić gołosłownie, tylko wolałbym się posiłkować ustawą o samorządzie. Ja poczekam na odpowiedź. Dobrze. Czy ja mogę rozwiązanie podyktować, panie przewodniczący? Kłócimy się tu w sumie, zabieramy sobie dużo czasu, a praktycznie można to zrobić inaczej. Zrobić nowy projekt z poprawkami, bo jest ich tam kilka, co wczoraj było sugerowane, i zwołać sesję po 7 dniach. Do 7 dni pan burmistrz może spokojnie nam dać projekt nowej uchwały budżetowej i zwołamy sesję i możemy to procedować. I wtedy myślę, że będzie wszystko zgodnie z literą prawa, nie będzie przepychanek. Tak jak pani powiedziała, do 15 października praktycznie musi być skończona inwestycja ze względu na to, że znikną pieniądze w tym momencie. Więc uważam, że może się nad tym zastanówmy. Zróbmy sesję, 7 dni, nowa uchwała, nowe zmiany. I procedujemy to zgodnie z prawem i nie ma dyskusji. Mamy zakończyć robotę. Więc rozliczyć, nie zakończyć. To jest rozliczenie, a zakończenie to jest jeszcze różnica. Pani skarbnik by zdążyła. Panie mecenasie, pan gotowy czy jeszcze chwileczkę? Naprawki drobne i każdy element jest ważny dla mieszkańców gminy. Przecież nie robimy tego dla siebie. Tylko jak są poprawki, nad tym pracuje pani skarbnik, która jest różnie... A to są drobne poprawki za 300 tysięcy? Pani Doroto, mikrofon. Ja przepraszam bardzo, ja mam donośny głos i nie potrzebuję. Przygotowuję, pracuję nad tym. Przychodzi na komisję budżetową, referuję. Każdy szczegół, mogliśmy to zanotować. Naprawdę, czy my mamy czas na takie rzeczy, żeby takie skupiać się nad takimi drobiazgami? Przecież każdy element w tej uchwale budżetowej generalnie jest na korzyść naszych mieszkańców. Nie ma czasu się i nie cofajmy się wstecz, tylko zamykajmy pewne sprawy. Tam są też środki na dokończenie pewnych inwestycji, które należy już zrobić, bo kończy się lato, nadchodzi okres zimowy, trzeba pewne rzeczy podogranicać, termomodernizację i tak dalej, i tak dalej. Drogi, bo za chwileczkę przyjdzie jesień, zima, pozasypuje, będzie... A my mamy czas na takich, zastanawiać się nad takimi drobiazgami, przecież to nie są na litość boską milionowe kwoty. Możemy tutaj
A 300 tysięcy to nie jest jakaś suma? To jest mała suma? Panie Darku, nie udzieliłem na razie głosu. Możemy się zastanowić nad tymi poprawkami. Moi drodzy, przechodzimy do kolejnego punktu. Pani Doroto, ja akurat byłem wczoraj na tej drodze i ja nie wiem, co tam będzie w ogóle robione. Ja mówię o całości tych poprawkach i o drodze. O droga to jest tylko jeden element. Również bardzo ważny dla mieszkańców. Pani Doroto, chwileczkę. Przepraszam bardzo, pan mecenas. Panie Darku. Ale poczekaj, jeszcze tylko skończę, do pani Dorocie powiem. Wczoraj to samo pani praktycznie powiedziała. Ja pani tylko powiem. Rada to nie stowarzyszenie, nie kółko różańcowe. Rada pracuje zupełnie inaczej, a pieniądze nie są nasze, tylko to są pieniądze państwowe, z których się trzeba rozliczyć. Drobne kwoty. Tak sobie pani może powiedzieć, na przykład, nie wiem, u siebie w stowarzyszeniu. Nie, tu inaczej my działamy. Musi być zgodnie z literą prawa. Nie mam nic przeciwko. Uważam, że każda sprawa w budżecie jest bardzo ważna, ale zróbmy to zgodnie z literą prawa, żeby nam nikt nie zarzucił później, że zrobiliśmy coś nie tak, bo to są pieniądze państwowe, nie nasze prywatne. Dziękuję. Ale tak samo mamy na to komisję, mamy sesję po to, żeby się spotkać i sprawy przeanalizować zgodnie z literą prawa. I tu powinniśmy być i siedzieć. Mówimy o literze prawa. My cały czas. Kończmy tę dyskusję. Pan mecenas chce odpowiedzieć. Panie Pawle, nie udzieliłem panu głosu. Panie przewodniczący, jeśli mogę, odpowiadając na pytanie pana radnego. Po takiej bardzo szybkiej analizie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, generalnie tak, mamy dwa przypadki, gdzie wprost ustawa mówi, kiedy jest potrzebne pełnomocnictwo, kiedy nie. W przypadku przejęciu zadań i kompetencji wójta, takiej przemijającej przeszkody nie jest potrzebne. Wtedy zastępca od razu go zastępuje, ale to jest tymczasowe aresztowanie, pozbawienie wolności, areszt, choroba powyżej 30 dni, zawieszenie w czynnościach służbowych. Wtedy nie potrzeba pełnomocnictwa. Znowu potrzeba pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w imieniu gminy, czyli do zawierania umów i tak dalej. Więc kwestii tutaj reprezentowania na sesji Rady Gminy ustawa milczy, tak bym powiedział. O ten wniosek co? Więc generalnie bym powiedział, że pewnie powinno być to jakieś upoważnienie od burmistrza do tego typu działań. Tak? No to jednak miałem rację, jako chodzi o złożenie wniosku, żeby było pełnomocnictwo. To znaczy, no, pytanie, jak jest zakreślone zakres tego pełnomocnictwa. No ale to może nam pani pokazać, jak to na dzisiejszą. Na pewno złożenie wniosku jest działaniem na sesji. No, to pewnie bym tak ujął. Treści pełnomocnictwa nie znam i nie podejmuję się wypowiedzenia o dokumencie, którego nie znam, bo po prostu tutaj się nie mogę. Już była taka sprawa, no, parę razy dziękuję bardzo. Sprawdzamy moje pełnomocnictwo. No ja akurat nie sprawdzałem, pani burmistrz, niestety, przykro mi. Więc mam pełny zakres, tak jak pan przewodniczący powiedział, że nie jest przez ustawą, to mam prawo reprezentować. No ale na dzisiejsze wnioskowanie nie ma pani. Mam prawo, znaczy ja może, w imieniu burmistrza. Ja może powiem tylko tyle, że się pani wiceburmistrz podpisuje pod projektem uchwały, więc takie pełnomocnictwo pewnie posiada. No ten, który jest tutaj. Złożony w biurze rady był do przewodniczącego. Czuje się pani jak dostaniemy. Poszła pani Agnieszka kserować. Wszystkie materiały zostały przesłane na maila. Wszystkie materiały zostały przesłane na maila radnego przez pracownika biura zgodnie z tym, co były autopoprawki i to, co przygotowała pani skarbnik. Czyli przystępujemy do głosowania nad. Aha, dobrze. To. A czy z głosowania możemy zrobić, bo to jest autopoprawka. Trzeba powiedzieć, słuchajcie, to ja powiem pani Agnieszce, ile egzemplarzy drukować? To ogłaszam 5 minut przerwy. Ale 5 minut. Dla wszystkich poprosimy.
jednak z tego, co pan mecenas, a przepraszam bardzo, mecenas powiedział, no chciałbym zobaczyć to pełnomocnictwo. Jacek, chodź. Teraz nie jest pan w stanie zobaczyć pełnomocnictwo. Dlaczego? Dlatego, że jest to w teczce akt osobowych. No, przyjąć i przynieść. Bo nie wiadomo, czy to będzie... Bo my już jesteśmy na organizacji. Dziękuję bardzo. Jeżeli pani burmistrz powiedziała, oświadczyła, że ma takie pełnomocnictwo, jest to tutaj nagrywane i protokołowane. Proszę to wpisać do protokołu. I czy to zobaczymy te pełnomocnictwo? Ja bym chciał, bo nigdy nie widziałem. Pani burmistrz mówiła, że komuś tam pokazywała, akurat mi nie to pokazywała. Zobaczy pan, panie Darku, to pełnomocnictwo na przykład jutro. Dobrze. Może pani do pani kadrowej i pan nie możesz sobie. No ja nie mogę iść, bo to pewnie. O, teraz jest na Europie i pewnie ten. Ale jakbym poszedł, to bym pewnie musiał złożyć pismo albo coś. Ja bym chciał, żeby pani nam ten pokazała. Dobrze, bardzo proszę o spokój i w końcu przegłosujmy tą wniosek o autopoprawkę do projektu uchwały numer 47. Czyli uruchamiamy głosowanie. Tak. Widzisz tam wszystko? Tak. Dobra, poszło. Jeszcze Gosia nie zagłosowała, więc myślę, że jest reasumpcja głosowania, bo się nie uruchomił komputer. W ogóle nie miała możliwości zagłosowania. Panie mecenasie, czy możemy zarządzić reasumpcję? Na laptopy i wy uważacie, że to jest normalne. Jest reasumpcja głosowania. Oczywiście. Ale wiecie, z przyczyn technicznych nie dostali głosowania. Dobrze. Nikt tego nie uznał. Przyczyn technicznych, żeśmy też nie otrzymali materiału. I jak już nikt na to nie zareagował. Panie przewodniczący, zaczynamy głosowanie. Jest. Jeszcze się nie uruchomił? Nie, to się tak. A czemu pani wskazuje przewodniczący? Ja wiem, co mam robić. Spokojnie może prowadzić.
słyszę, nie na ponowne uszczelnione głosowanie. Dorota, głosujecie jeszcze raz. Tak, w głosowaniu brało udział 11 radnych, 5 było za, 4 było przeciw, 2 się wstrzymało. A więc autopoprawka wchodzi do... Nie wchodzi, panie przewodniczący, bo musi być 8. To jest sesja zwyczajna, artykuł 20. Mhm. I musi być 8 głosów za. Przykro mi bardzo. Nie wchodzi. Proste. Panie mecenasie. Bardzo, bardzo proszę o głos. Mhm. Szanowni Państwo, ja już się wypowiadałem na ten temat. Wypowiem się jeszcze raz, jakie jest moje zdanie. Jak podkreślam, jest to moje zdanie, tylko i wyłącznie. Porządek obrad nie ulega zmianie w przypadku wprowadzenia różnego rodzaju wniosków zgodnie ze statutem dotyczących uchwały. Pytanie, czy to powinno być głosowane w tym punkcie obrad przed ustalaniem porządku, czy przy głosowaniu konkretnej uchwały, to już jest inna kwestia. Natomiast w mojej ocenie w przypadku paragrafu 36 i trybu w przypadku trybu procedowania zgodnie z paragrafem 36 uchwały nie dochodzi do zmiany porządku obrad. W przypadku, gdyby doszło do zmiany porządku obrad, no to wtedy oczywiście bezwzględna większość głosów. W przypadku wniosków i zwykłych głosowań, no to kwestia kworum i zwykłej większości. Dziękuję bardzo. Czyli można założyć, że autopoprawka nie wprowadza zmian w porządku obrad. Nie, porządek. Wtedy powinniśmy włożyć nową uchwałę do porządku obrad i w tym momencie powinniśmy głosować. Panie mecenasie, jeszcze raz proszę wyjaśnić. W mojej ocenie poprawki powinny być głosowane podczas przyjmowania uchwały, tak jak mówi ten paragraf 36 statutu. Natomiast autopoprawki czy poprawki radnych, czy wnioski innych osób, które są do tego uprawnione, w mojej ocenie nie stanowią zmiany porządku obrad. Oczywiście o ile nie są tak daleko idące, że prowadziłyby do zmiany przedmiotu głosowania. No bo porządek obrad to jest to, co wysyła przewodniczący wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji i wraz z projektami uchwał. Także no, takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Ale myśmy dostali nowy projekt. To jak? Myśmy dostali w tej chwili po przerwie nowy projekt. To jest po zmianach. Dobra, przechodzimy do... Panie Piotrze, no moment. Myśmy dostali nowy projekt uchwały już po zmianach. To w jaki sposób mamy się do tego odnieść? Jakby nie przeszła autopoprawka, to głosowanie jest na pierwotnym projekcie. Panie Pawle, ja nie pytałam pana, bardzo mi przykro. Dziękuję za wypowiedź, pytam pana mecenasa. Myśmy dostali projekt po przerwie, nowy, gdzie jest zmiana. Jest zmiana, więc o co tu chodzi? To jest nowa uchwała, powinniśmy ją najpierw przegłosować, wejście do zmiany porządku obrad według mnie. Nie, to nie jest nowa uchwała, to jest ta sama uchwała, numer 47. Proszę, no proszę ludzie, co wy robicie, na litość boską. Że teraz powinniśmy głosować wszystkie uchwały budżetowe. Pani burmistrz przed uchwałą budżetową powinna zgłosić autopoprawkę do uchwały i w tym momencie my podejmujemy decyzję. Albo wchodzi, albo nie wchodzi. I musi być większością. Panie przewodniczący, czy ja mogę? Musi być większością. Proszę o spokój, bardzo proszę o spokój. Panie mecenasie, proszę. To, co pan radny przed chwilą powiedział, to jest właśnie moje rozumienie tego przepisu. Ja to w ten sposób rozumiem tutaj
No po prostu taka jest moja opinia w tym przedmiocie. Oczywiście, tak jak mówię, tego nie wolno nadużywać, bo jeżeli byśmy całkowicie zmienili uchwałę i miałaby inny przedmiot, no to doprowadzilibyśmy jakby do takiej zawoalowanej zmiany porządku obrad. Także to, no ale no nie jestem w stanie tu chyba nic więcej dodać. Dobrze, kończymy dyskusję na ten temat. Nie. Proszę wrócić do tego nagłówka, na którym nie dałem pani głosu. Proszę wrócić, jak był zatytułowany nagłówek, jak żeśmy zaczęli głosować to. Proszę się wrócić wcześniej. Proszę wydrukować, pokazać. Burmistrza Radki Zdroju autopoprawki do projektu uchwały nr 47 punkt 3.1 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Jeszcze raz, bo nie widzę tego. Chcę to zobaczyć. Tak, o jeszcze teraz widać do przynajmniej. Gmina? Proszę. Wprowadzenie przez burmistrza Rafi Zdroju autopoprawki do projektu uchwały nr 47 punkt 3.1 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023. Ale to zmienia jak gdyby też treść uchwały. Całej uchwały. Bo zmienia treść uchwały. W sprawie zmiany budżetu gminy Rawka. Dobrze. Nie wiem. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad, czyli sprawozdanie burmistrza Rawki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę Panią Burmistrz o zabranie głosu. Dziękuję. W okresie międzysesyjnym od dnia 26 lipca 2023 do 5 września 2023 roku pan burmistrz wydał 23 zarządzenia jako organ wykonawczy gminy z rejestru 0050 na 2023 w następujących sprawach. 16 zarządzeń w sprawach finansowych, w tym dotyczących zmiany planu finansowego na 2023 realizowanego przez Urząd Miejski w Rawce Zdroju, 6 zarządzeń. Zmiany w budżecie gminy Rawka Zdrój na 2023, 3 zarządzenia. Wykonanie uchwały budżetowej gminy Rawka Zdrój na 2023, 4 zarządzenia. Zmiany planu finansowego na 2023, rachunków dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy, 3 zarządzenia. 7 zarządzeń ogólnoadministracyjnych z rejestru S0050/2023 dotyczą ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Rawka Zdrój, wyznaczenie pracowników Urzędu Miejskiego w Rawce Zdroju w skład Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiła susza rolnicza, odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Rawka Zdrój, polecenie pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu prognoza oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju gminy Rawka Zdrój na lata 2022-2030, w sprawie powołania członków do Rady Programowej Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rawce Zdroju na kadencję 2023-2027 w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Ponicy. W okresie międzysesyjnym jako organ gminy wydał również 6 pełnomocnictw i upoważnień. Trzy pełnomocnictwa dla Tomasza Rajcy, kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rawce Zdroju do reprezentowania gminy Rawka Zdrój przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu w sprawie powództwa gminy Rawka Zdrój o zapłatę. Jedno pełnomocnictwo dla pana Tomasza Rajcy, kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rawce Zdroju do reprezentowania gminy Rawka Zdrój w Walnym Zgromadzeniu Rabczańskiej Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w dniu 25 września 2023 i pełnomocnictwo dla pani Natalii Raczek oraz pani Moniki Cieślak-Luberda do jednoosobowego prowadzenia szkoły jako jednostki budżetowej w pełnym zakresie.
Również w okresie międzysesyjnym zostały wydane 17 upoważnień. Upoważnienia dla pani Bożeny Trzepis, przedstawiciela K1, projektowanie konstrukcyjno-budowlane Bożena Trzepis do występowania przed organami administracji samorządowej i rządowej, urzędami i wszystkimi instytucjami we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków, uzyskania pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych i warunków technicznych dotyczących zadania inwestycyjnego, stabilizacja osób wraz z odbudową drogi gminnej numer 3645/58K ulicy Zakopiańskiej, upoważnienie dla Małgorzaty Gromala, zastępcy burmistrza Rabki Zdroju, do odbioru medali za długoletnie pożycie małżeńskie par z terenu gminy Rabka Zdroju, upoważnienie do podpisania umowy przekazania użyczenia laptopów dla pani Wandy Urbańczyk i wszystkich dyrektorów szkół na terenie Rabki Zdrój, upoważnienie do odbioru w imieniu organu prowadzącego laptopów przekazywanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej, również dla wszystkich dyrektorów szkół. W wyżej wymienionym okresie zostało wydane również 10 zarządzeń wewnętrznych dla kierowników urzędu w następujących sprawach. Zasad rachunkowości projektu Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski, powołanie komisji przetargowej do zadania pod nazwą Modernizacja systemu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju, ulica Parkowa 2, powołanie komisji przetargowej dla zadania wykonanie parkingu obok remizy OSP Rdzawka, szczegółowych zasad rachunkowości operacji modernizacji zaplecza szatniowo-magazynowego i sanitarnego na Stadionie Miejskim w Rabce Zdroju, powołanie komisji przetargowej dla zadania pod nazwą przebudowa drogi do osiedla Dudkówka w Rdzawce, powołanie pionu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju oraz wyznaczenie inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu teleinformatycznego. Powołanie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju, szczegółowych zasad rachunkowości operacji dostępnych samorząd granty, zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju, powołanie komisji przetargowej do zadania pod nazwą remont drogi gminnej 36-45-19K ulica Gorczańska w kilometrażu od 0 do 450 metrów miejscowości Rabka Zdrój, gmina Rabka Zdrój. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone następujące postępowania w zakresie udzielenia zamówień publicznych. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 9 200 000. W postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa, cena ofertowa wynosi 5 234 181 złotych 59 groszy. Druga oferta Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, cena ofertowa 4 909 909 920 złotych 79 groszy. Oferta trzecia Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, oferta wynosi 5 156 182 złote 66 groszy, oraz czwarta Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolny, cena ofertowa wynosi 5 237 248 złotych 93 groszy. W obecnej chwili trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie dostępna infrastruktura społeczna w gminie Rabka Zdrój dla uczniów Ukrainy w ramach projektu grantowego Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie w Ukrainie, wsparcie grantowe FRR dla NGO i jednostek samorządu terytorialnego, infrastruktura społeczna. Zadanie numer 1, dostosowanie części budynku szkoły podstawowej w Ponicach dla osób niepełnosprawnych. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, iż nikt nie złożył żadnej oferty. Trzecie postępowanie. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie modernizacja systemu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju, ulica Parkowa 2. W postępowaniu została złożona jedna oferta. Michał Sztal, inżynieria sanitarna Kraków. Cena ofertowa 375 150 zł. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi, że oferta z niniejszą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Została wszczęta i zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce
oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023-2024. Zadanie zostało podzielone na dwie części. W postępowaniu złożono oferty. To jest jedna oferta dla części pierwszej. Dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce w roku szkolnym 2023-2024. I ta oferta to usługi transportowe Jarosz SP spółka z Rabka Zdrójcena oferowana 678 132 zł. Druga część to dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023-2024. Również jedna oferta usługi transportowe Jarosz spółka z ulica Zaryte 21A. Cena ofertowa wynosi 138 607 zł 20 groszy. Stosowne umowy na realizację zadania w każdej części zostały już zawarte. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie parkingu obok remizy OSP Rdzawka. W postępowaniu złożono 3 oferty. Oferta pierwsza Omega zakład sieci wodno-kanalizacyjnej Jarosław Iskrza Gruda Śląska. Cena oferowana 490 616 zł 52 grosze. Oferta druga przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych Duda Grażyna Duda Łostówka 121. Cena oferowana 507 000 zł 97 groszy oraz wielobranżowe przedsiębiorstwo produkcyjne usługowo-handlowe Janda Janina Duda Łostówka 271, cena oferowana 380 tysięcy złotych. W obecnej chwili trwa procedura przetargowa. Również zostało wszczęte postępowanie na zadanie przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Dudkówka w Rdzawce. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostało złożone 5 ofert. Oferta firma usługowo-handlowa Farkop BIS Monika Zielonka Grzechinia. Cena wynosi 297 428 złotych 76 groszy. Oferta druga FHU Jurtex Teresa Paternoga Rabka Zdrój. Cena oferowana 261 261 złotych 26 groszy. Oferta trzecia Zbigniew Starmach Rdzawka. Cena oferowana 319 998 zł 85 groszy oraz kompleks Bud Marcin Krupa Wojciech Sroka 34 700 Rabka. Cena oferowana wynosi 343 426 zł 98 groszy. I piąta oferta to był Piotr Rapacz, wykopy ziemne i usługi budowlane, Rdzawka, cena oferowana 166 819 zł. W obecnej chwili trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte drugie postępowanie na zadanie pod nazwą modernizacja systemu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju. Termin składania ofert do 7 września oraz przeprowadzono negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pod nazwą przebudowa drogi dla osiedla Dogila Boczna ulica Poniatowskiego w Rabce Zdroju. W obecnej chwili trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie remont drogi gminnej 3645/19K ulica Gorczańska w kilometrażu od 0 do 450 metrów w miejscowości Rabka Zdrój. Termin składania ofert do 11 września. Trwa również postępowanie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego prowadzone przez IRG. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej przy ulicy Gancarskiej w kierunku Gilówki. Przesunięcie, przycięcie suchych i uszkodzonych konarów drzew stwarzających zagrożenie dla ciągów pieszych, placów zabaw, ławek oraz innych obiektów, przy których przebywają ludzie w Parku Zdrojowym oraz na bulwarach nad Poniczanką. Ponadto w wyżej wymienionym okresie pan burmistrz zajmował się następującymi sprawami. Uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładów Komunalnych, spotkał się z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej osiedla Orkana, uczestniczył w święcie rabczańskiej Solanki, brał udział w Otnicy Dolnej z rąk wicewojewody małopolskiego, odebrał umowę na remont ulicy Gorczańskiej, uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Szpitala Miejskiego, uczestniczył w koncercie organowym Festiwalu Muzyki Organowej imieniem księdza Kamila Kowalczyka, uczestniczył w 21. Festiwalu Gorczańskim, uczestniczył w uroczystym otwarciu i zakończeniu zawodów rowerowych dla dzieci Gigant Bike w Rabce, uczestniczył w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki Szpital Miejski, uczestniczył w gminnych dożynkach w Chabówce, w siedzibie spółki uzdrowiska Rabka Zdrój S.A. uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie termomodernizacji budynków uzdrowiskowych.
Uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej z WIK-u, uczestniczył w uroczystym pożegnaniu dyrektora teatru Lalek Rabcio, uczestniczył w walnym zebraniu Stowarzyszenia Podhalańskich Obszar Funkcjonalny w Wierzchosławicach, uczestniczył w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników SIM oraz uczestniczył w podpisaniu umowy na modernizację szpitala miejskiego w Rabce-Zdroju. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś ma jakieś pytania do sprawozdania? Pan Marek był pierwszy. Chciałbym tu zasięgnąć informacji, o co chodzi z naborem na pracownika tutaj. Przybliżyć ten temat. Panie sekretarzu, bardzo proszę. Został ogłoszony konkurs zgodnie z, oczywiście z przepisami, z regulaminem, jaki obowiązuje na nabór na stanowisko urzędnicze z uwagi na kwestie związane, że obecnie pracownik, który realizuje, jest na delegowany, a kwestia pracownika, który też nie będę używał, po prostu to jest kwestie pracownicze, obecnie przebywa na urlopie i jest w okresie wypowiedzenia. Dziękuję. Na urlopie jest w okresie wypowiedzenia. Tak, pani Ola, bardzo proszę. To proszę mi powiedzieć, po co był robiony w Urzędzie Miasta audyt, który wykazał, że okazuje się, że jest za dużo pracowników. Zwalnia się pracownika po to, żeby nowego przyjąć. My, tak jak tutaj kolega wcześniej powiedział, poszły pieniądze za audyt, było wykazywane, że jak gdyby jest przerost kadry w administracji i zwalnia się. W związku z tym, jeżeli uważam, że w tym momencie biuro musi mieć swojego pracownika, zgadzam się, ale tak naprawdę osoba, która w tej chwili wykonuje te swe czynności, jak sam pan powiedział, nie może spełniać w 100% obsługi biura, tak jak mieliśmy to dawniej po prostu zagwarantowane. Dlatego ten nabór na tego pracownika, to wydaje mi się, że też zwolnienie poprzedniego pracownika było zbyt pochopne i szybkie. I że tak powiem, tego konsekwencje to my odczuwamy w tej chwili. My cierpimy, że tak powiem. Ja nie mówię, że osoba, która w tej chwili prowadzi biuro rady, źle to robi, ale tak jak mówię, mieliśmy większy dostęp do biura rady, mieliśmy większą pomoc w biurze rady i w związku z tym trzeba było się zastanowić, jak się pracownikowi wypowiadało pracę, czy ktoś w zamian będzie mógł 8 godzin w biurze rady przebywać i pełnić obowiązki pracownika biura rady i być dyspozycyjny. Dziękuję. I po co audyt i pieniądze? Panie sekretarzu, bardzo proszę. Czy to w tym momencie kompetencją kierownika Urzędu Burmistrza jest zwalnianie i zatrudnianie pracowników w ramach posiadanych po prostu możliwości i zasobu kadrowego. To jest jego jakby uprawnienie, dostosowując do zadań, zakresu finansowego, jaki ma do dyspozycji. Kwestia audytu, powstrzymam się po prostu od, bo to jakby niezwiązane z pytaniem. Dotyczy kwestii ilości pracowników w stosunku do innych samorządów. Ja tylko po prostu mogę przywołać, że na początku kadencji, która tutaj przyszedł do pracy w samorządzie, udało się jakby zoptymalizować, realizując na zakres zadań, które no, co chwila po prostu przybywa nowych obowiązków, zasobem kadrowym, który no, nie był powiększany, tylko był zmniejszany. Więc to z korzyścią dla finansów publicznych tej gminy, bo stan osobowy, który był, to było 78, na tą chwilę po prostu jest zmniejszony podać o 7 etatów i chcemy realizować, żeby te środki, które miałyby zagwarantowane, zapisane po stronie wydatkowej na pracowników, no jednak szły na zadania związane z oczekiwaniami, z inwestycjami mieszkańców, jak i też faktycznie ze zmniejszeniem
zadłużenie, jaki jest na samorządzie. Tyle, dziękuję. Panie sekretarzu, jeszcze mam takie pytanie. No to po co było pracownika z wieloletnim doświadczeniem zwalniać nam z biura? Trzymam się, to jest komentarz, panie radny. Naprawdę, tematy pracownicze nie mogą być omawiane na forum publicznym. Tyle, dziękuję, bez komentarza. No właśnie, bo nie wie pan, co powiedzieć. Dziękuję za wypowiedź. Pani Agnieszko, całą wypowiedź pana sekretarza na moje pytanie proszę zaprotokołować. Nie żeby tylko było na nagraniu. Proszę, żeby to było zaprotokołowane. Dziękuję. Dzięki bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę, więc przechodzimy do punktu trzeciego, czyli podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. I podpunkt pierwszy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Projekt uchwały numer 47 po zmianach. Czy ktoś ma? Bardzo proszę panią skarbnik o zreferowanie projektu uchwały. Dobrze. Panie przewodniczący, może najpierw omówię, nie wiem, żeby było dla jasności, omówię ten projekt, który poszedł, później zmiany. Nie wiem, czy tak chcecie, czy od razu te zmiany mieszać? No tak, no. Panie przewodniczący. To znaczy ja złożyłam przed 12 w biurze rady. Siedziałam od rana, robiłam. Tyle. Panie przewodniczący, szanowni radni. Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2023 rok zakłada zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 779 574 zł i 52 grosze. W tym zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 2 609 312 zł i 13 groszy. Z tytułu refundacji kosztów energii i wody w budynkach gminnych kwota 50 tysięcy zł, zwrot podatku VAT za rok ubiegły kwota 3 tysiące zł, zwrot poniesionych kosztów rozgraniczania nieruchomości kwota 6100, zapłacenia kary przez wykonawcę za nieterminową realizację umowy kwota 6300, zwiększenie odsetek bankowych od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 295 593 zł i 74 grosze. Z tytułu opłaty targowej kwota 15 tysięcy zł. Z tytułu podatku Urzędu Skarbowego, dotyczy to podatku od spadków i darowizn, kwota 35 tysięcy zł. Z otrzymania subwencji od Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gminy, kwota 2 100 000. Z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 633 zł 87 groszy. Z dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową nr 1. Kwota 64 684 zł i 52 grosze. Z środków otrzymanych z korekty faktury Tauron za rok ubiegły kwota 33 tysiące zł. To są takie zmiany w dochodach bieżących. Zmiany w dochodach majątkowych z tytułu wprowadzenia do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających. Kwota 124 968 zł. Wprowadzamy do budżetu dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Małopolskie OSP kwota 30 tysięcy zł. I wprowadzamy zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 15 294 zł i 39 groszy. Projekt uchwały zakłada również zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 2 779 574 zł 52 grosze. W tym zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 1 285 197 zł i 52 grosze. Z tytułu przeznaczenia tych środków na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych kwota 300 tysięcy zł. Na remonty na drogach wewnętrznych kwota 200 tysięcy zł. Na opłatę za energię elektryczną dostarczaną do nieruchomości gminnych kwota 100 tysięcy zł. Na dotacje dla OSP Chabówka kwota 6 tysięcy zł.
Dotacja dla OSP Ponice, kwota 2,5 tysiąca złotych. Przeznaczamy również wydatki bieżące na opłaty za energię do budynków ochotniczych straży pożarnych, kwota 19 968 zł. Na remont w budynku szkoły podstawowej nr 1, kwota otrzymana z odszkodowania. Na domy pomocy społecznej kwotę 20 623 zł. Na zasiłki celowe kwota 20 tysięcy złotych. Na zimowe utrzymanie dróg i parku kwota 400 tysięcy złotych. Konserwacja i remont oświetlenia 53 tysiące złotych. Na utylizację eternitu 30 tysięcy złotych. Na bieżące utrzymanie fontan i placów zabaw kwota 28 422 zł. Na dotacje dla biblioteki kwota 20 tysięcy złotych i dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji kwota 20 tysięcy złotych. Zmniejszamy natomiast wydatki bieżące z promocji kwotę 20 tysięcy złotych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 40 623 zł. I zmiany w wydatkach majątkowych, które były. I przed zmianą i po zmianie jest to kwota, którą zwiększamy wydatki majątkowe o 1 555 000, bo ta kwota po zmianach też nie ulegała żadnej zmianie. I tak, zwiększamy środki na przebudowie drogi Dudkówka. Początkowo było 40 tysięcy, ta zmiana wprowadziła zwiększenie o 100 tysięcy, czyli po zmianach na tym zadaniu zwiększamy środki o 140 tysięcy złotych. Zwiększamy środki na zadaniu budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni dróg na terenie Rabki Zdroju, kwota 410 tysięcy. Na rewitalizację rynku zwiększamy środki o 150 tysięcy złotych. Zmiana, która była wysłana do Państwa, mówiła tylko o zmianie klasyfikacji. Zmieniamy z 60-50 na 6-100 i żadnych innych tak zmian nie było. Następne zadanie to jest modernizacja systemu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju. Obecnie kwota po zmianach 160 tysięcy złotych. Zwiększamy środki na zadaniu rozbudowa remizy OSP w Ponicach 45 tysięcy złotych. Zwiększamy środki na zadaniu poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój 500 tysięcy złotych. Wprowadzamy do budżetu nowe zadanie inwestycyjne, to jest rozbudowa systemu monitoringu miejskiego, deptak przy ulicy Orkana w Rabce Zdroju, kwota 150 tysięcy złotych. I jeszcze jedna zmiana, która była to wprowadzona, to jest w rozdziale 905, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmniejszamy środki na zadaniu ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski etap drugi. Są to środki własne w klasyfikacji budżetowej 60-50. Na zadanie ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski etap trzeci na klasyfikację budżetową 60-59. Kwota zmiany to 10 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie skarbnik. Kto z państwa radnych chce zabrać głos? Pan Darek. Pani skarbnik, mam pytanie, bo tam pani czytała i pisze, jest 410 tysięcy na Zakopiańską i Poniatowskiego. Tak. Jak te są pieniądze podzielone i w ile idzie pieniędzy na Zakopiańską i w którym miejscu będą realizowane? No to musiałby już ktoś z inwestycji na to pytanie odpowiadać, bo trzecie jest całe zadanie, bo to jest zadanie realizowane przy udziale. Ale to jest podzielone na dwie ulice. Tak, na pewno Poniatowskiego i na Zakopiańską, na pewno ma pan. A czemu to nie jest osobno podzielone? Bo wniosek z Polskiego Ładu dostaliśmy razem, więc nie możemy sobie tego rozdzielać. A drugie pytanie, no to mogę zapytać w sprawie tej Dudkówki. Co tam będzie w ogóle robione? No to też Paweł pewno jak przyjdzie. Tak, no ale to jest... Bo tam jest droga bardzo dobra. I dziwię się, że tyle pieniędzy będziemy przeznaczać na tą drogę. I gdzie... Może pan Jacek to powie właśnie. Ale w którym miejscu będzie ta droga? Te płyty? Do jednego domu? Ale to się... są drogi rolnicze. I to jest tylko i wyłącznie na drogi rolnicze i możemy przeznaczać na drogi dopływ. A ile urząd dokłada przy dzisiejszym, ten, ile urząd dokłada do tego? No chyba tam było 60 tysięcy czy 50 pozyskanych. Pozyskanych było 60, 59 coś, to jest 60 tysięcy, a reszta to są środki własne. Pozyskane, tak?
Tak. To my na to wygląda, że 200 tysięcy będziemy dokładać, tak? Tak. Do drogi. Do, nie, 240 kosztuje. Nie, 270. Nie, 269. 270 jest zaplanowane na to zadanie. 60 no to mamy. Można tak powiedzieć, że do pola dokładamy 210 tysięcy, tak? Tak. 70%. Do jednego. A to może pan zejść, bo ja mam więcej pytań do pana Pawła, bo się nie odezwał. No ale nie będzie dyspozycyjny. No nie, no ma być dyspozycyjny od godziny 7 do 16. No to niech, nie wiem, nie mam nic przeciwko, ale do jednego domu robić drogę, jak jest 60 dotacji, a 210 będziemy dokładać przy dzisiejszym stanie budżetu, no to jest ciekawa teoria. Bardzo dobry. Jeszcze jakieś pytania? Jeszcze mam jedno. 6 tysięcy złotych na chabówkę, to na co to idzie? Bo pani nie doczytała, bo ja nie dosłyszałem. Panie radny, 6500 na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w chabówce. To jest na zakup sprzętu dla strażaków. Oni pozyskali też środki z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników, taką samą kwotę. Dokładając swoje 2000, my dajemy. Także całość zadania jest 14 tysięcy. 5 tysięcy mają pozyskane też z funduszu, swoje i nasze 6. Mhm. My dajemy 6,5. I 5 dotacji 11,500, a 2 tysiące mają swoje 13,500. To mogę zadać pytanie, tak? Panie Pawle, chciałbym usłyszeć, bo jest 410 tysięcy na ulicę Zakopiańską pod Haleńską. Ile Poniatowskiego. Przepraszam za przejęzyczenie. Na Poniatowskiej. Ile z tych pieniążków idzie na Zakopiańską i w którym miejscu to będzie realizowane? Cała kwota 410 bodajże tysięcy, tak, jest przeznaczona na realizację robót i na wkład własny do Polskiego Ładu w ramach przebudowy ulicy Poniatowskiego. To jest cała kwota na Poniatowskiego, a chodzi szczególnie o odcinek drogi, który był, jest remontowany, na którym realizowana była kanalizacja. Chodzi o Ogielówkę. Nie było no to na Zakopiańskim nie ma. W ramach wystąpionych oszczędności na Polskim Ładzie, żeby wykorzystać pełną kwotę, którą dostaliśmy z Polskiego Ładu, jest możliwość, żeby te środki jeszcze wykorzystać. Tak. Proszę? Dlaczego? Nie, to jest inny odcinek. Który odcinek? Konkretnie który? Droga boczna do Ogielówki. Do Gila. Do Gila. Ale poczekaj, no to z tego... To jest droga boczna, to nie jest ta główna Poniatowskiego, tak? Nie, to jest boczna droga. No z tym, że jest to boczna Poniatowskiego. To panie Pawle, no to na to wygląda, że jest przypisane do dwóch, jak ja to mówię, są tych ulic, a idzie na jedną ulicę. Tak. To 410, żebyśmy zrozumieli. A moje drugie pytanie jest takie, bo pan był na tej wizji z panem inspektorem w sprawie ulicy, bo nie dostałem do dzisiaj od pana odpowiedzi, chociaż prosiłem przez pana, boście razem byli. Czy się zmieniło o to, co wnioskowałem w sprawie ulicy tej na Zakopiańskiej, o Sierantówkę mi chodzi? Bo tam ludzie... Byliśmy na Sierantówce razem z projektantem. Przeanalizowaliśmy możliwość poszerzenia pasa jezdnego na tym odcinku górnym o pół metra. Jest taka możliwość. Mamy wyliczenia wstępne od pana projektanta. Poprosiliśmy jeszcze o wyliczenia robót tych na poszerzenie od wykonawcy. Czekamy na kwotę, no i wtedy będziemy już realizować. Ale raczej jesteśmy przychylnie nastawieni do realizacji tego. Dziękuję uprzejmie za odpowiedź. Sierantówce chciałam jeszcze powiedzieć, że chyba w tam ostatniej sesji była dokładana kwota 400 tysięcy złotych i ona już w budżecie jest na kanalizację. Ona subwencji inwestycyjnej była dokładana. To, co chciałem wiedzieć, dziękuję. Pani Olo. Ja przepraszam, bo nie ma o tym mowy w tym budżecie, ale skoro pan już jest, a nie chcemy pana przedłużać czasu pracy, bo pan już praktycznie skończył pracę, mam takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, kostka, która jest na deptaku Orkana, była ta kostka, ta co była kostka, prawda? Ona została zdjęta, została ułożona na po prostu ułożona na takich drewnianych, nie wiem jak to nazwać, paletach, tak. I co z tą kostką dalej? Bo wkładziemy nową kostkę. Gdzie ta kostka wędruje i kto z nią się zajmie tą kostką?
Gdzie będzie wykorzystana ta kostka? Zgodnie z założeniami, jakie przyjęte zostały do projektu, materiał z rozbiórki, w tym kostka, jest własnością wykonawcy i podlega on utylizacji. To wszystko to jest odpad budowlany w tym momencie, prawda? Ona była w bardzo dobrym stanie, ta kostka, bo ja to widziałam. My się zgadzamy tak, na coś takiego. Tak, to było wliczone, to było wkalkulowane w cenę, tak. To było wkalkulowane w cenę. Tak. Czyli nie dość, że płacimy za inwestycję, to jeszcze dajemy, że tak powiem, w cenie tej inwestycji panu, który... No wie pani co, ta kostka była bardzo zużyta. Już powiedzmy sobie szczerze, że kostka jest sprzed ponad 20 lat, prawda? Bo to są lata 2000, około 2000 pewnie trzeciego roku, 2003. No była bardzo zużyta, bo ja nie miałam takiego i zresztą nie tylko ja mam takie zdanie, bo nawet inne osoby i nawet osoby, które pracują w tym zawodzie, to były zdziwione, że tak się to robi. Ale tak jak mówię, dlatego pytam, dlaczego w ten sposób robimy i zgadzamy się w tym momencie w projekcie, czy tam później w przetargu, żeby to tak było rozwiązane ten problem. Ta kostka... Zakładamy, że będzie nowa kostka, natomiast kostka z rozbiórki jest zawsze problematyczna, prawda? A jest to, tak jak powiedziałem i podkreślałem i myślę, że szereg osób, które zajmują się tym tematem, powiedzą, że to jest odpad budowlany. Powiem panu tak, ten odpad budowlany, z tego co wiemy, jak wyglądają nasze drogi, nawet boczne w Rawce, chętnie byśmy wykorzystali na przykład gdzieś. Bo myślę, że są takie drogi, tutaj kolega ma drogę w fatalnym stanie i może by się udało tą kostkę częściowo wykorzystać i zrealizować któreś zadanie, byłby krótszy, byłby na pewno, byłby to tańsza robota, byłaby to tańsza praca. W tym no muszę powiedzieć, że chyba nie do końca, pani radna, bo koszt nowej kostki jest porównywalny z kosztem oczyszczenia i przygotowania tej kostki, także wydaje mi się, że... Który kładzie tą kostkę i który przystąpił do przetargu, się to opłaca? Ale pani radna, najczęściej oni wykorzystują tą kostkę jako materiał do podbudowy. Mają kruszarki, które kruszą elementy betonowe, które wykorzystują później do elementów podbudowy. Także nikt nie wykorzystuje, znaczy nikt, nie mogę powiedzieć, że nikt, prawda? Ale większość takich firm budowlanych, poważnych firm budowlanych na pewno nie wykorzystuje tego do ponownego wybudowania. To tak pan twierdzi, A proszę mi jeszcze odpowiedzieć na takie pytanie. Jest parking na dole, tam miała być stacja właśnie ładowania elektrycznego. Ktoś zdemontował kostkę, którą ktoś pięknie ułożył. Taron postawił ładowanie elektryczne i ktoś wstawia, później robiąc, teraz jest tam prace, trwają, rozebrał tą kostkę, złożył. Proszę mi powiedzieć, kto za to zapłacił i kto zapłaci, żeby ponownie tą kostkę tam ułożyć? Z tego co się orientuję, teren jest wydzierżawiony Tauronowi, nie ma tu pana Adama, Tauronowi pod stację ładowania. Wykonawca, który realizuje roboty kolejowe, miał uzgodnienie z dzierżawcą i odbudowuje tą nawierzchnię. Czy my w to nie wchodzimy? Nie wchodzimy. Nic nas to nie będzie kosztowało, nie. Rozumiem. Nie, tak? nie mamy z tym nic wspólnego. Dobrze, jeszcze coś chciałam pana zapytać, jeżeli mogę po prostu, bo pan jest, tak jak mówię, możemy to wykorzystać, jeżeli pan może jeszcze zostać, to chciałam jeszcze pana zapytać, bo tu miałam. Chciałam tylko jeszcze zapytać właśnie o toalety w parku, pod tą nową kawiarnią, która się teraz buduje. Tam pamiętam, że była taka zgoda rady, częściowa zgoda rady, bo nie wszyscy to popierali, że ta osoba, która dostała w dzierżawę ten teren i wybuduje tą kawiarnię, będzie udostępniać teraz toalety. Czy to jest prawda? Czy ta osoba na przykład teraz zgłasza taki problem, że jednak nie chce? Będzie pogłębiać te toalety w parku i będzie chciała, żeby te toalety były wykorzystywane dla mieszkańców, którzy chodzą po parku, a nie tak jak było umówione, że z racji tej, że będzie udostępniana ogólnie toaleta w tej restauracji, w tej kawiarni. Czy mam złe informacje, panie Pawle? Powiem tak, nie jest to temat, którym wydział się zajmuje, aczkolwiek z tego co wiem, toalety tam powstaną ogólnodostępne i będą ogólnodostępne. Ale ja panu mówię, na jakiej zasadzie? Bo się zmieniły ponoć teraz zasady. Projekt, tutaj była dyskusja wtedy taka, bo żeśmy głosowali, żeby ta osoba dostała tą dzierżawę pod warunkiem, że udostępni ubikację, toalety dla wszystkich spacerujących po Rawce. Teraz słyszę, że ta pani, która to ma, stwierdziła, że nie, że ona absolutnie tego nie chce tak robić, tylko chce odbudować te toalety, które już tam były, po to tylko, żeby jej mieszkańcy nie wchodzili do kawiarni i nie korzystali z toalet. Niestety aż tak nie jestem w temacie.
Dobrze. Dobrze, to... Dziękuję. Czy ktoś jeszcze jedna sprawa, przepraszam. Jeszcze tylko ale dotycząca zmian w budżecie, czy... Nie, ale mam pana Pawła, który pójdzie do domu za chwilę, nie? Ale dobrze, to jeszcze... spokojnie, ja napiszę dobrze. Wniosek. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi? No nie, pytania? Poproszę ją, ona ma doktora. Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 po zmianach. Projekt, numer projektu 47. Nie, jest, wszystko jest. Powiedziałam pani. Nie, słyszałam koper. Proszę. Pani w głosowaniu brało udział 11 radnych. Znikło. 6 było za, 4 było przeciw, 1 się wstrzymał. A więc projekt uchwały przechodzi do realizacji. Przechodzimy do punktu drugiego. Podpunktu drugiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zarządu nad drogą powiatową numer 1666K w zakresie pełnienia funkcji inwestora robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej w kilometrze 2,735 metrów do 2,900 metrów. Projekt uchwały numer 46. Czy ktoś z państwa ma pytania do projektu uchwały? Dziękuję pani przewodnicząca. Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 46. Projekt uchwały numer 46. W głosowaniu brało udział 11 radnych, 8 było za, nikt nie był przeciw, 3 się wstrzymało. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Przystępujemy do punktu trzeciego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Projekt uchwały numer 41. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt numer 41, 5 głosów za, 2 wstrzymane. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brało udział 11 radnych, 8 było za, 1 był przeciw, 2 się wstrzymało. Projekt realizacji przechodzi do realizacji. Przechodzimy do podpunktu czwartego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 2616/1 w Rdzawce w drodze darowizny na rzecz gminy Rabka Zdrój. Projekt uchwały numer 48. Pani przewodnicząca. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały numer 48, 6 głosów za, 1 wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania dotyczące projektu? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Jedenastu radnych brało udział w głosowaniu, 8 było za, nikt nie był przeciw, 3 się wstrzymało. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Przechodzimy do podpunktu 5 w sprawie zmiany uchwały numer
64 łamane przez 493 łamane przez 2023 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 30 marca 2023 w sprawie przejęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rabka Zdrój na rok 2023. Projekt uchwały nr 42. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 42. 5 głosów za, 2 głosy wstrzymujące. Dziękuję pani przewodnicząca. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Bardzo proszę, pani Olu. Ja mam, ale nie ma pani Kingi, podejrzewam, już w pracy, a chciałam pewne kwestie z nią omówić, ponieważ rozmawiałam z lecznicami na terenie Rabki, pogłębiłam ten problem i tak jak powiem, mam pewne uwagi do tej uchwały. W związku z tym myślę, że będzie jeszcze okazja i będzie jeszcze szansa na to, żeby po prostu przedyskutować. Także jak coś, to nie ma sprawy. Ja jeszcze mam tylko pytanie do pani skarbnik właśnie, bo ta uchwała mówi tylko praktycznie o kotach, prawda? Tylko teraz procedujemy, mówi tylko w sumie o kotach. I na koty ostatnio żeśmy dali 6 tysięcy, prawda? Dobrze pamiętam? Tak, oczywiście. Dobrze. A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo myślę, że pani też nad tym czuwa, bo to pani daje pieniążki. Proszę mi powiedzieć, czy nie można tego zrobić inaczej, ewentualnie, żeby nie cedować, tylko scedować to tylko na jedną lecznicę. Tylko mamy 3 lecznice i w tym momencie jakoś inaczej to zrobić, inaczej podzielić. Pani Kinga tu powiedziała w tym momencie, że tam chodzi też o kwoty. Ale powiedziano mi, że gdyby z nimi ktoś rozmawiał, gdyby z nimi ktoś coś im projekt proponował, to w tym momencie, jakie byłyby propozycje, oni by złożyli swoje propozycje, można by było negocjować. A tak to tak naprawdę była tylko rozmowa telefoniczna. Ale to mówię tak na marginesie, bo pani Kingi nie ma. W związku z tym to myślę, że... Jest. Znaczy to jest do końca roku tylko, z tego co wiem, ale też jest druga uchwała, którą żeśmy, znaczy druga sprawa też mi się nie bardzo podoba, ponieważ ja akurat miałam problem z tym, ponieważ dostałam od mieszkańców zgłoszenie, że leży martwe zwierzę w centrum Rabki, to była sobota i okazało się, że ja muszę dzwonić do Sękowej, gdzie nie wiem, czy ktoś wie, gdzie to jest, ale ja wiem, gdzie to jest Sękowa, bo byłam w Sękowej, polecam, piękna cerkiew. W każdym bądź razie był problem, że tak powiem, z zabraniem tych zwłok, tej sarny, a było to w centrum tu na deptaków Orkana. I po prośbie po prostu lecznica na Kielińskiego zgodziła się. I najlepsze jest to, że oni mają, po prostu mają zarówno lodówki, mają dyżury całodobowe i tak samo mają możliwości na przykład zwierzęta zbierać i utylizować, bo mają takie możliwości. Więc też mam pytanie, może nie do pani akurat, ale może do pana burmistrza, że można w tym momencie przemyśleć, czy to jest sens ściągać ekipę, gdzie oni i tak nie przyjadą i nie zabiorą, tylko najpierw musi to zrobić nasza któraś lecznica, która może te zwłoki przechowywać, bo to są, że tak powiem, wymogi sanitarne i w tym momencie oni i tak muszą zabrać to po to, żeby z Sękowej przyjechali i utylizowali to zwierzę. Ten temat już na pewno pani radna rozpoznawany, tylko to jest związane z tym, że ogłoszone, kiedy ta teczniaka była nawet tylko na pytanie ofertowe było wysyłane. Ta firma ze Sękowej dała najkorzystniejszą ofertę, dlatego ona była w tym momencie wysłana. Ale wiem, że Kinga też odmawia z tą na Chińskiego chyba z tą. Tak, ale sprawa taka, że oni mają całodobowe dyżury i każdy z nich jest ma obowiązek siedzieć pod telefonem i w tym momencie jest telefon i oni jadą i to jest kwestia 10 minut, bo tak jak mówię, ja jestem wdzięczna, to był upał, było 32 stopnie, rozkładająca się sarna w środku Rabki i praktycznie Sękowa, zanim by przyjechała, to byłby dramat, a tak zgodzili się, przyjechali, zabrali bez słowa. Dlatego myślę, że warto to po prostu, tutaj nie tylko pani pod uwagę, ale po prostu kieruję to. Tak. Dziękuję. Dziękuję pani radna. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania projektu nr 42.
głosowaniu brało udział 11 radnych, 9 było za, nikt nie był przeciw, 2 się wstrzymało. A więc projekt uchwały nr 42 przechodzi do realizacji. Przechodzimy do punktu 6 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Rabka-Zdrój a gminą Lubień w sprawie przejęcia przez gminę Rabka-Zdrój od gminy Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu zamieszkującemu na terenie gminy Lubień bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Skomielna-Biała-Nowy Targ. To jest projekt uchwały nr 45. Czy ktoś z Państwa radnych ma... Komisja budżetowa jednogłośnie zaakceptowała pozytywnie projekt uchwały nr 45. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania projektu nr 45. W głosowaniu brało udział 11 radnych. Wszyscy byli za. Nikt się nie wstrzymał, ani nikt nie był przeciw. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Wyczerpaliśmy punkt trzeci, czyli podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Przechodzimy do punktu czwartego, czyli podjęcie uchwał na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. I tutaj mamy jeden projekt uchwały, nr 49, w sprawie uwzględnienia zmian w projekcie modernizacji linii kolejowej Chałbówka-Nowy Sącz. To jest projekt uchwały nr 49. Przeczytam tylko uzasadnienie. Może całość przeczytam. Pomijam podstawę prawną. Przejdę do treści. W paragrafie pierwszym, w związku z modernizacją linii kolejowej Chałbówka-Nowy Sącz, Rada Miejska w Rabce-Zdroju, mając na uwadze ważny interes społeczny, zwraca się z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie modernizacji wyżej wymienionej linii kolejowej, to jest wykonanie przejścia podziemnego pomiędzy ulicą Detmajera i Kasprowicza w Rabce-Zdroju oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż linii kolejowej od ulicy Kasprowicza do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II, a także uwzględnienie w projekcie infrastruktury miejskiej takiej jak planowane w przyszłości kanalizacja na ulicy Kasprowicza w Rabce-Zdroju. Paragraf drugi. Zobowiązuje się burmistrza Rabki-Zdroju do podjęcia rozmów w wyżej wymienionych sprawach z inwestorem modernizacji linii kolejowej Chałbówka-Nowy Sącz oraz przekazania niniejszej uchwały inwestorowi, to jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki-Zdroju. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisał przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Piotr Żółtek. Przeczytam jeszcze uzasadnienie. Realizacja proponowanych zmian w modernizacji linii kolejowej Chałbówka-Nowy Sącz w proponowanym projekcie uchwały przyczyni się do poprawy komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańców, a w przyszłości umożliwi realizację projektu tras rowerowych wzdłuż rzeki Raby. Potrzeba podjęcia wyżej wymienionej uchwały wynika z ważnego interesu społecznego, to jest uwzględnieniem w projekcie modernizacji wyżej wymienionej linii kolejowej wykonania przejścia podziemnego pomiędzy ulicą Detmajera i Kasprowicza w Rabce-Zdroju oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kolejowej od ulicy wzdłuż linii kolejowej od ulicy Kasprowicza do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II, a także uwzględnienie w projekcie infrastruktury miejskiej, takiej jak planowana w przyszłości kanalizacja na ulicy Kasprowicza w Rabce-Zdroju. Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla gminy. Mogę? Bardzo proszę, pani burmistrz. Ja chciałam się tak króciutko odnieść, bo pan burmistrz przygotował mi taki jakby scenariusz wszystkich działań, które zostały podjęte przez niego od 2018 roku. Poprosiłam, żeby zostali tu panowie, pan Paweł i pan Adam, którzy znają sytuację bardzo dokładnie, mają cały komplet dokumentów, więc możemy się też oprzeć na ewentualnych dokumentach. Więc pierwsze działania rozpoczęły się już w 2018 roku, zaraz pan burmistrz po objęciu stanowiska swojego zgłosił do PKP różne rozwiązania, między innymi tam było dwupoziomowe skrzyżowanie i wszystkie rozwiązania, które uznał, że należałoby z koleją uzgodnić.
Była oczywiście blokada i odmowa od projektanta, że to nie jest ten etap, ponieważ w poprzedniej kadencji pewne rzeczy już można było jakby podejmować i praktycznie to było już w tym momencie za późno. Niemniej jednak starania pana burmistrza sprawiły, że rozmowa z panem ministrem Adamczykiem w tej sprawie pozwoliła na doprojektowanie dwupoziomowego rozwiązania kolejowego i dwupoziomowego skrzyżowania w Rabce-Zdroju. W styczniu 2020 roku odbyło się otwarte spotkanie w Urzędzie Miasta z mieszkańcami, projektantem, dyrekcją PKP w sprawie planowanej inwestycji. Na tym spotkaniu PKP zadeklarowało spotkania indywidualne z mieszkańcami i burmistrz zadeklarował, że wszystkie wnioski złożone do urzędu zostaną przekazane do projektanta i właśnie tak zrobił. Więc wszystkie uwagi mieszkańców, które były przygotowane i zgłoszone, zostały przekazane PKP. Oczywiście, że nie, większość z nich nie została uwzględniona, bo to już nie był ten etap. Niemniej jednak pewne kwestie, które są teraz procedowane, są uwzględnione. Zostały pisma przesłane również do Urzędu Wojewódzkiego od mieszkańców w sprawie planowanej inwestycji. W związku z tym, że tam, gdzie nie było uregulowanych spraw spadkowych, no wojewoda musi się tym zająć. Zostało przekierowane wystąpienie do projektanta o przejście siecią kanalizacyjną, na przykład do ulicy Tetmajera, i jest projekt zatwierdzony oraz wprowadzony do projektu PKP. Więc to, co pan pyta, czy tam, przepraszam, ktoś mówił w tej uchwale odnośnie... W porządku, ale to, co pyta ktoś tutaj o wprowadzenie w ciągu Tetmajera i Kasprowicza, to jest ta kanalizacja już jest zaprojektowana i uwzględniona przez kolej. Następna rzecz, która była, to było 29 czerwca 2022 roku. Wojewoda wydał decyzję, do której burmistrz wnosił uwagi i zastrzeżenia i zostały przekazane do PKP oraz do Wód Polskich. W lipcu 2022 roku spotkanie burmistrza było z wicewojewodą na prośbę mieszkańców w sprawie planowanej inwestycji. W marcu 2023 burmistrz przesłał do wszystkich rabczańskich parafii prośbę o ogłoszenie wśród mieszkańców w sprawie wydania decyzji wojewody o pozwoleniu na budowę. W 2022 w marcu była odpowiedź pana wojewody, że oprócz ogłoszeń parafialnych również jest informacja na tablicach ogłoszeniowych w Habówce i innych częściach Rabki. W styczniu 1 czerwca 2023 roku pismo do dyrektora PKP w Krakowie o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami i takie pisma były ponawiane 13 czerwca. Kolejne pismo było 19 lipca, 20 lipca i 24 lipca. Pismo trafiło do Ministerstwa Infrastruktury, do PKP, do wiadomości burmistrza. I kolejne pisma były skierowane również do PKP w sprawie zorganizowania spotkań. Ustalono wreszcie spotkanie na 24 sierpnia, gdzie już było wiadomo, że żadnych zmian praktycznie nie można wprowadzić, ponieważ, tak jak powiedziałam, wszystkie zmiany i uwagi trzeba było zgłosić do marca, wtedy kiedy była ogłoszona decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę tego skrzyżowania. I teraz kwestia dalsza w uchwale. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe, to jest taka sytuacja, że ta ścieżka Beloraba w ogóle tamtędy nie przechodzi, tylko idzie przez gminę Niedźwiedź i w stronę Słonego zupełnie jest inaczej zaprojektowana. Natomiast pozostałe ścieżki rowerowe mogłyby być procedowane przez Urząd Miasta, jeżeli będzie taka potrzeba. Tyle. I wykonanie tej uchwały, no to w tym momencie jest niemożliwe ze względu na czas. Możemy ją zwyczajnie przesłać do PKP, natomiast jakim skutkiem, no to tego nie gwarantujemy, bo uwagi, tak jak powiedziałam, był czas na zgłaszanie. Dziękuję pani burmistrz. Pan Marek. Pani burmistrz, byłem na spotkaniu i w zasadzie z tego spotkania dużo mieszkańcy i ja się nie dowiedziałem. Z moich informacji wynika, że jednak jeszcze można wnosić. Ja tutaj złożyłem tą uchwałę,
po to, żeby wykonać przejście podziemne, żeby była możliwość wykonania przejścia podziemnego między Kasprowicza i Tetmajera, uwzględnić w projekcie kanalizację, gdzie projektant mówił wtedy na spotkaniu, że tego nie mają. I jeszcze kwestia tych chodników. Projektant mówił, że ma być projektowane pobocze i urząd nie wnosił tutaj żadnej sprawy odnośnie chodnika. Ja rozmawiałem i powiem tak. Pierwsze pytanie, jakiej klasy będzie ta droga? Drugie pytanie, mam dwie informacje. Pierwsza informacja ma być pobocze w granicach 70 cm, tak? Druga informacja ma być robiony chodnik i z jednej i z drugiej strony też jakiś taki mały, gdzie no to jest bez sensu z tego względu, że po drugiej stronie nie będzie, nikt po pierwsze nie będzie mieszkał, bo tam będą tory, torowisko i tyle. Ja bym chciał do tej uchwały, ponieważ jest to uchwała intencyjna w interesie mieszkańców, skłoniło mnie to tylko dlatego, ponieważ informacje o możliwościach jeszcze składania mam od mieszkańców, za co serdecznie chciałbym tutaj podziękować. I chciałbym jeszcze do tej uchwały wprowadzić, żeby dostarczyć tą uchwałę na adres Małopolski Urząd Wojewódzki Kraków, Basztowa 22. Bardzo bym prosił, żeby się przychylić do mojego wniosku. Teraz składam wniosek, żeby zobligować jeszcze burmistrza, aby ta uchwała trafiła do kolei i do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków Pasztowa 22. Z tego co wiemy, prawie tutaj mecenas się wypowiadał, że możemy, ponieważ jest to uchwała radnych, więc bardzo bym prosił o przegłosowanie takiego wniosku, żeby w tym punkcie, który tam sugeruje, żeby skierować tą uchwałę do zarządu kolei, jednocześnie dwutorowo skierować do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kraków Basztowa 22. Mieszkańcy, od razu też skorzystam z okazji, bo oglądają, mieszkańcy mogą tam się skierować. Osoby w urzędzie są bardzo przychylne i wszystko traktują na poważnie. Można byłoby też oddelegować oficjalną delegację z urzędu, żeby jeszcze podjęli rozmowy na etapie tej budowy. Jeżeli są jakieś możliwości, uważam, że trzeba z nich korzystać. Takie oświadczenia, jak pani wiceburmistrz teraz przeczytała, nie wiem czemu miały to służyć, czy odwieźć radnych od przegłosowania tej uchwały, czy nie, ale tam wyraźnie jest napisane. Nie jest wspominane o żadnym skrzyżowaniu dwupoziomowym, tylko o osiedlu, które tam jest wymienione, czyli Kasprowicza Tetmajera, tak? I bardzo przewodniczącego proszę, aby teraz wprowadził ten mój wniosek, żeby jeszcze skierować tą uchwałę pod ten adres. Bardzo. Dziękuję. Momencik. Panie Pawle, proszę przygotować głosowanie, a w międzyczasie bardzo proszę pani Ola. Powiem tak, ja mam prośbę do pani Agnieszki. Pani Agnieszko, gdyby pani była uprzejma wziąć od pani wiceburmistrz to, co w tej chwili przeczytała, i skserować, ja bym poprosiła o kserokopię tego. To są moje prywatne materiały, więc to są nie do czytania. Dostała pani od burmistrza. No tak, no ale to są prywatne materiały. Ja mam tu notatki swoje jeszcze inne i nie będę tego udostępniać. Pani wyraźnie powiedziała, że pani to otrzymała od burmistrza. W związku z tym. Można wyciągnąć z protokołu to, co powiedziałam. Pan burmistrz panią upoważnił. Uważam, żeby pani to odczytała i przedstawiła. Ja to tak przyjęłam. W związku z tym to nie są pani prywatne zapiski. Druga sprawa. Tutaj jeżeli chodzi o głos kolegi, powiem tak. Ja uczestniczyłam w tych spotkaniach z koleją wtedy. Byłam na tych spotkaniach. I nie będę mówić, co się działo, co ludzie mówili i co praktycznie tam wyszło tak naprawdę. Myśmy tutaj cały czas słyszeli, jeżeli chodzi o kolej, że to tamta władza to wszystko zrobiła i tamta władza zawaliła i tamta władza podpisała. Ale pan dyrektor przy naciskach
że tak powiem, publiczności i obecnych mieszkańców, powiedział wyraźnie kolei. Do 2022 roku można było jeszcze wszystko zrobić. Wszystko. Wszystko było zrobić. Mieszkańcy otworzyli oczy, bo nie było żadnej informacji z Urzędu Miasta, nie dostali żadnej informacji na ten temat, nie byli powiadamiani o zgłaszaniu wniosków, nie byli informowani, jaki był termin. Mało tego, mam pytanie jeszcze takie, ponieważ kolej idzie przez ogródki, zajmuje praktycznie, bo tu była dyskusja z projektantem, który tak naprawdę to nawet nie umiał się odnieść do projektu, który sam zrobił i nie umiał wytłumaczyć, dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej. Powiem tylko tyle na zakończenie. Będę rozmawiać na pewno, nie zostawię tego tematu, jeżeli chodzi o kolej i myślę, że z panem burmistrzem będziemy jeszcze do tego tematu wrócimy, ale powiem tylko tyle, jaka była abstrakcja w projekcie. W Chabówce pani, która wychodzi z domu, ma otwiera drzwi i dosłownie ma metr do ulicy. I przy tej ulicy, gdzie ona mieszka, stoją budynki. I fajnie jest, to jest chyba kabaret, z tego można zrobić. Po drugiej stronie tej samej ulicy jest zrobiony chodnik, gdzie nie ma żadnego domu. Czyli ktoś wychodzi z ulicy, wchodzi prosto na ulicę po to, żeby przejść przez ulicę i wejść na chodnik po drugiej stronie. No kochani, jak pan projektant zaczął być pytany, czy tam był i to widział, to zaczął się dziwnie tłumaczyć. Praktycznie jedna pani ma praktycznie pod dachem ulicę i tory. W związku z tym ktoś zaakceptował te projekty. Ktoś przyjął te projekty, ktoś się pod nimi podpisał. I to będą pytania już nie do pani wice, tylko do pana burmistrza. Dziękuję. Panie burmistrz, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie. Może ile radnych złożyło uwagi do projektu wtedy, kiedy był czas składania? Nieprawda. Było ogłoszenie. Pani Koper, a przepraszam bardzo, ja chciałabym odpowiedzieć, a cały czas jest retoryka z panią. Ja chcę powiedzieć ale to, ja co mam do powiedzenia. Ja nie oczekuję od pani odpowiedzi, tylko od pana burmistrza i z panem burmistrzem będę rozmawiać. Ale pani Koper. Pani Olu, bardzo proszę o spokój. Ja nie jest pani odosobnioną jedną radną, która tutaj jest na sesji. Są pozostali, którym chciałam udzielić odpowiedzi. Bardzo proszę, żeby pani wysłuchała, a jeżeli nie, to może pani wyjdzie. Każdy ma prawo, dysponuje czasem. Więc ja może powiem tak. Chciałam zapytać, tak jak powiedziałam, ile osób, ile radnych złożyło uwagi do wniosków. Ogłoszenia były zrobione kilkakrotnie w takiej formie, jaka była dostępna dla nas. Gmina nie jest inwestorem. Inwestorem jest PKP, więc to nie jest tak, że burmistrz sobie może coś narzucić, coś nakazać, coś zaprojektować albo odrzucić. Burmistrz może tylko poprosić o uzgodnienie projektu, wprowadzić uwagi i takie uwagi były wprowadzane. Jest tu z nami pani Derda, pozwolę sobie wymienić nazwiska, bo się często tu pojawia w sprawie kolei. Reprezentuje też mieszkańców, więc ja myślę, że chciałabym, żeby powiedziała chociaż jedno czy dwa zdania, nie może. No właśnie, ale czy w takim razie mieszkańcy nie byli poinformowani? Nie udzieliłem głosu, bardzo mi przykro. Ale bardzo przepraszam. Dobrze. To ja powiem pan więcej. Darek. Ja powiem jeszcze. Kowron. Bardzo przepraszam. I nikt więcej nie złożył żadnych uwag do projektu. I wtedy, kiedy było to spotkanie, między innymi też pan burmistrz pokazał te dwupoziomowe skrzyżowania, te wszystkie inne rzeczy, było ogłoszenie. Wszystkie wnioski, które były po tym spotkaniu, ma pan Paweł dokumentację. Więc skoro pani Derda nie może mówić, to ja poproszę pana Pawła, żeby powiedział, co jeszcze możemy w tej sprawie zrobić. Zapraszamy, panie Pawle. Mam pytanie, pani burmistrzeczka. Mogę dokończyć? Ale nie, poprosiłam pana Pawła o odpowie na to pytanie. Momencik, ja jeszcze panu Pawłowi nie udzieliłem głosu. Teraz pan Darek. Dziękuję, panie przewodniczący. Pani wiceburmistrz, ktoś pod tymi projektami się chyba podpisał, tak, w urzędzie, nie? To jest jedno. A burmistrz się nie podpisuje, burmistrz nie projektuje. Ale no nie pod ten. Ale po drugie tak, byliśmy ostatnio na spotkaniu, które się tutaj odbyło w urzędzie. Panie burmistrz. Ale pani burmistrz, jak pani mówiła, to ja pani nie przeszkadzę niestety. I było spotkanie i
Pan dyrektor z kolei z kolegami, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, jasno się wyrazili, że korespondowaliśmy. Ja się zapytałem burmistrza, żadnemu radnemu korespondencji między koleją a ten urzędem nikt nie pokazał. Było pierwsze spotkanie, żeby nie pani ode mnie z osiedla poinformowała, nie wiem jak to użyć tego słowa, żebym nie był podany do sądu, jak tu koleżanka. Jakoś się to przede mną utajło. Dzięki tutaj pani Ewie zostałem poinformowany o pierwszym, bo byłem co niewygodny. W kościele takie... były ogłoszenia wszystkich księży. W którym kościele? W każdym, że można zapoznać się z dokumentacją. Pani tak. Wam może potwierdzić. Dzięki niej dostałem, co było pierwsze spotkanie w 2020 roku. Cicho. Ale ja mówię o pierwszym spotkaniu. Dobra. Panie Dar... W którym roku? Bardzo proszę, w którym roku? Bardzo proszę o spokój. Ale same, niech pani potwierdzi, same się dzwoniły do mnie, że jest spotkanie, 2 czy 3 godziny, ja niestety, przykro mi, albo nie byłem, albo gdzieś wyjechałem, że w kościele, żebym ksiądz czytał czy coś. Nie chodzisz nawet do kościoła. Chodzę do kościoła, jestem wierzący, praktykujący. Dziękujemy panie Darku. Panie Pawle. Panie Pawle, może to... Dyskusja ma tylko tyle pan Paweł powiedzieć, jakie zmiany możemy jeszcze wprowadzić do projektu. Panie Pawle, bardzo proszę. Ale ja myślę, że to od tego jest naprawdę pan przewodniczący. Chwileczkę, ja się do jednego odniosę. Panie sekretarzu, proszę mi powiedzieć, kto czuwa nad prawidłowością przeprowadzonej sesji? Kto, panie sekretarzu, ma obowiązek pilnować, żeby sesja była odbyła się prawidłowo i żeby nie... Pani Olu. No to proszę powiedzieć pani wiceburmistrz w tym momencie, żeby po prostu nie prowadziła sesji. Pani Olu, bardzo proszę o spokój. Panie Pawle, proszę, o wyjaśnienia. Dobrze, to jeżeli mogę, to ja bym zacząłbym jeszcze od tego, korzystając z okazji, że mam głos, od wyjaśnienia tego spotkania w 2020 roku. Ogłoszenie było podane do wiadomości, w spotkaniu uczestniczyło około 50 osób, także to nie było nigdzie podawane jakoś po cichu. Ludzie wiedzieli o tym, że spotkanie było. Faktycznie było 2 radnych, pan Michał Skowron i pan Robert Skipiała. I faktycznie już w zasadzie wtedy nawet koleje państwowe powiedziały, że w zasadzie oni mogą sobie realizować na inwestycje tak, jak będą sobie chcieli, bo to są tereny zamknięte i nie muszą o nic pytać nikogo. Mówimy tak, jest ustawa o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych, na podstawie której działają. To jest coś podobnego jak specustawa przy budowie dróg krajowych, gdzie decyzje wydają. Panie Olu, bardzo proszę. Specustawa daje możliwość realizacji inwestycji wszędzie tam, gdzie jest brak takich zgód, prawda? Więc decyzja z RIT jest decyzją zatwierdzającą zarówno projekt budowlany, jak również wydzielającą nieruchomość i przekazującą ją na własność zarządcy drogi za odszkodowaniem, które jest ustalone oddzielnym postępowaniem. Tak samo właśnie jak decyzja z RIT jest decyzja URRK, którą no koleje państwowe mają do wykorzystania. No, w chwili obecnej PKP jest na etapie, gdzie dokumentację swoją zakończyło. Decyzje URRK i decyzje z RIT mają wydaną. Są na etapie ustalania odszkodowań z tego co mamy informacje. Więc generalnie zmian istotnych będzie pewnie ciężko wprowadzić albo będzie niemożliwe w ogóle, to prawda, bo będzie się to wiązało wtedy ze zmianą takiej decyzji, a nie wiem, czy organ jest w stanie zmienić decyzję wcześniej wydaną. Jedyne co, to mogą być zmiany jakieś, które nieistotne zmiany, tak jak przy każdej inwestycji budowlanej. Zmiany nieistotne, które nie wymagają zmiany decyzji. Ja jeszcze chciałam się odnieść tutaj do
tego, czy były konsultacje. Oczywiście były konsultacje społeczne, bo byliśmy z sołtysem, pan Darek jeszcze z urzędu, z Wydziału Inwestycji, pan chyba też, chodziło o drogi serwisowe. Ja mogę się też wypowiedzieć ze strony mieszkańca, któremu właśnie zabrano kawałek działki i nikt nie pytał, dostaliśmy tylko kilka egzemplarzów pism z województwa i na tym się skończyło. Ale takie ustalenia były i takie spotkania z mieszkańcami też. Chodziło naprawdę o przejazdy kolejowe, bo tam były rozstrzygane spory dotyczące właśnie tej kategorii przejazdu, bo były różne sytuacje, gdzie na przykład proponowali, że każdy będzie miał kluczyk i sobie otwierał. Dlatego no, chodziło też o poważne sprawy, o utworzenie dróg serwisowych i tak dalej, i tak dalej. Ale takie konsultacje w terenie, proszę Państwa, były. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania wniosku pana Marka. Tak. Przepraszam, że jeszcze zabiorę głos, jeżeli mogę, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Wczoraj uzyskałem informację od jednej z mieszkanki, która naprawdę ma też bardzo dużą wiedzę, podobnie jak tutaj pani, która się znajduje. Poinformowała mnie właśnie o tym, że pod ten adres też, bo mówiłem, że będzie taka uchwała intencyjna, że będziemy jeszcze coś może próbować skórać, bo chodzi o te przejścia i uwzględnienie no to przynajmniej tego też chodnika zamiast tego, ale to już dobrze. Więc uważam, trzeba próbować. Dziękuję panie. Jeszcze powiem, że w głosowaniu brało udział 11 radnych, 9 było za, 2 się wstrzymało. Przystępujemy do głosowania. Dopiszę jeszcze, że 49 po zmianach. Po zmianach, dobrze. Przystępujemy do głosowania projektu numer 49 po zmianach. Tylko chwilkę poczekamy, aż będzie prawidłowa treść. Głosujemy, tak? Tak. Nie, teraz głosujemy nad uchwałą. Tam żeśmy nad wnioskiem. Tego wniosku, tej poprawki. Teraz uruchamiam głosowanie. W głosowaniu brało udział 11 radnych, 9 było za, 2 się wstrzymało. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Panie Pawle, dziękujemy, Panie Adamie też. Przechodzimy do punktu 5, czyli podjęcie uchwał na wniosek przewodniczącego doraźnej komisji statutowej. I podpunkt pierwszy w sprawie zmiany uchwały nr 5/29/03 Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zdrój. Projekt uchwały nr 43. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Panie Przewodniczący, jakie było stanowisko komisji? Projekt uchwały został przygotowany w związku z sugestiami Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, aby w statucie znajdowały się słowa roty ślubowania wypowiadane na pierwszej sesji przez radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej. W związku z powyższym doraźna komisja statutowa na posiedzeniu 21 sierpnia 2023 roku przygotowała jednogłośnie przegłosowaniejszy projekt uchwały. Projekt uchwały pełni zasługuje na jego przyjęcie i nie rodzi skutków finansowych dla gminy. Jakie było stanowisko komisji? Jednogłośnie przegłosowanie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania.
projektu numer 43. W głosowaniu brało udział 11 radnych, wszyscy byli za. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Przystępujemy do podpunktu drugiego, czyli w sprawie przyjęcia kalendarza wyborczego dla wyborów radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Projekt uchwały numer 44. Panie Przewodniczący, jakie było stanowisko komisji? Niniejszy projekt uchwały ma na celu przyjęcie kalendarza wyborczego dla przeprowadzenia wyborów radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na kadencję 2023-2025, co wynika ze statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Doraźna komisja statutowa na posiedzeniu 21 sierpnia 2023 roku przygotowała i jednogłośnie przegłosowała niniejszy projekt uchwały. W związku z powyższym przyjęcie niniejszego projektu uchwały jest pełnią uzasadnione. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy więc do głosowania nad projektem uchwały nr 44. W głosowaniu brało udział 11 radnych. Wszyscy byli za. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Wyczerpaliśmy wszystkie 5 punktów i wszystkie projekty uchwał. Przechodzimy do punktu 6, czyli poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. I tutaj mamy pismo w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zamiany działek. Pismo jest będzie do wglądu w biurze rady. Tam są załączniki graficzne. To było wczoraj na komisji budżetowej. Tutaj też do komisji też była umówiona w sprawie sprzedaży, znaczy z wniosku potencjalnych nabywców, żeby zakupić działkę na Gilówce. To też było wczoraj na komisji budżetowej. Tak, jeszcze było wniosek o odszkodowanie na działki na ulicy Poniatowskiego. To też było wczoraj na komisji budżetowej. Nie, tam o zwiększenie kwoty, bo było tam. Kwota była 114 zł, a chcieli na 140. Ale to jest do wglądu w biurze rady, bo tam są załączniki graficzne, więc tego się nie da poopowiadać. To byśmy mieli. Teraz przechodzimy do punktu 7, czyli interpelacje i zapytania radnych. To pan Darek. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Tym razem od tej strony pójdziemy. Dobrze. Pani burmistrz, jest młodzież zgłosiła na skateparku, są uszkodzenia już od pewnego czasu. Nikt nie patrzy wobec tych dzieci i zdrowia, żeby tam się nie jakieś dziury są porobione w tej. Tam co korzystają z tych, co skaczą, nie wiem jak to się tam nazywa dokładnie, z tych ramp, nie ramp. Tam używają nawet tam zdjęcia, proszę? Nie, w skateparku. A drugie jest pani burmistrz takie zapytanie, no i może panie to zanotuje, to może dojdzie to do skutku, bo burmistrz już kilkokrotnie to notuje, nie wiem czy mu unika, czy celowo to jest zapominane, bo jest pięknie rdzawka oświetlona, boczne ulice po Rabce, a ta podhalańska boczna do ośrodka zdrowia, jak jest wyłączona, to tak jest wyłączona. Nie wiem czy to jest celowo, że ja tam mieszkam na końcu tej drogi, bo już teraz to powiem otwarcie, bo do tej pory nie mówiłem otwarcie tego. Zgłaszam już to 8 czy 9 miesięcy. I cały czas to jest ignorowane, ale rdzawka lśni wieczorem jak się jedzie, po 10 godzinie. Boczne ulice są tak oświetlone, że szkoda gadać. Tyle mojego. Dziękuję bardzo. Pani Ola.
Mam pytanie do pani skarbnik jeszcze. Proszę mi powiedzieć, czy gmina swoje płatności reguluje w terminach? Tak. Wszystko jest w terminie uregulowane, tak? Jesteśmy w posiadaniu w Wydziale Księgowości Faktury. Wszystko, nie zalegamy z żadnymi płatnościami, jeżeli chodzi o, po prostu nasze jak gdyby zadania, tak, finansowe. To, które mam faktury, na pewno żadnej faktury nie płacę po terminie, ani rat kredytu. A zdarzało się choć raz zapłacić po terminie? Ale co, w roku czy w ogóle? Tak, tak. Jest, może była taka jedna sytuacja, która była po terminie, ale wtedy mamy zgodę od wykonawcy, że nam przedłuża treść płatności. Znaczy gmina występuje, tak, z prośbą, żeby po prostu to należeć. Czyli jeszcze raz mogę zapytać, czy po prostu gmina reguluje na czas, w terminie wszystkie płatności i zobowiązania? Te, które jesteśmy w posiadaniu faktur, o których wiemy, które mamy zarejestrowane w Wydziale, tak. Czyli wszystkie płatności muszą być na podstawie faktur, tak? Tylko i wyłącznie. Gmina tak pracuje. Musi być faktura i musi być po prostu wypłacone, tak? A czy inne płatności są tylko na przykład, nie wiem, nie na fakturę, czy ewentualnie... No, może być taka płatność na podstawie też decyzji, jeżeli prawomocna mówi o jakimś wpłacie też. No dobrze, a to też realizujemy w terminie wszystko? No jeżeli mamy, to ja cały czas mówię, jeżeli mam u siebie księgowość. Ja to odpowiadam za cały urząd, bo nie wiem, mówię o swojej... Ale czy w tym momencie na przykład wydziały, które się zajmują i w tym momencie znoszą faktury do pani, czy pilnują tej terminowości, prawda, i płatności, żeby nie zalegać? Powinni. Aha, powinni. Powiem tak, że powinni. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Pani Kasia? Taką prośbę, żeby przed zimą wyczyścić wszystkie te studzienki opadowe po deszczu, bo nie wszystkie są oczyszczone, mogę powiedzieć, które przede wszystkim na ulicy Kilińskiego, Boczna, Gilówka jest po prostu zapchane, tak że nawet woda nie jest w stanie tam wpłynąć. Prosiłabym, żeby to było przeczyszczone. Dziękuję. Później dobrze. Pan Paweł? Ja jedno, tylko po ostatniej ulewie trochę zanieczyściła się ta droga główna Poniatowskiego, bym prosił, żeby można było wyczyścić. Nanęsiona jest siano, trawa i kamienie drobne, także bardzo bym prosił. Dziękuję bardzo. Pani Dorota. Tak, ja przekażę, pozwolę sobie przekazać swoje interpelacje na piśmie, ale z takich główniejszych spraw to bardzo bym prosiła o naprawę światłowodu internetu, który został uszkodzony przez firmę budowlaną w czasie prac termomodernizacyjnych. Również skierowanie pisma do PKP, jeżeli by oczywiście to było możliwe, na prośbę mieszkańców Roli Łęgi o prace porządkowe. Ja wiem, że te prace nadal trwają, ale można po prostu przypomnieć, żeby po prostu sprzątali po sobie. Tam dotyczy to również mostków, które są na tej roli. No i jeszcze tu są sprawy dotyczące właśnie zakończenia terminu robót w przedszkolu. Takie pytanie od mieszkańców. No i oczywiście, czy projekt chodnika, który jest w kierunku Rokicien, jest jeszcze nadal ważny. Dziękuję bardzo i nie, na piśmie. Dziękuję bardzo. Pan Marek. Tak, jeżeli można włączyć tutaj jeszcze projektor, chciałbym dołączyć te zdjęcia, które chciałbym Państwu przedstawić. No ja w międzyczasie będę zdjęcia, żeby tutaj taką wizualizację zrobić. Interpelacja. Interpelacja jest stanowiąca na piśmie do przewodniczącego. Tak, ja rozumiem, znam procedury. Wiem, ale chciałbym jeszcze tutaj przedstawić zdjęcia, mam takie prawo. Czy to jest interpelacja, wniosek czy zapytanie? Panie sekretarzu, mogę zmienić sobie na wniosek, jeżeli pana to usatysfakcjonuje. Dobrze, nie. Panie, panu. Momencik. Sesja jest dla Rady. Chciałbym, aby włączony został monitor. Nie wiem, dlaczego jest takie jakieś dziwne tutaj utrudnianie pracy Rady. Przepraszam bardzo. Mam prawo wizualizację zrobić. Różne. Pan burmistrz przedstawia swoją działalność tutaj z pracy. Jakbym chciał przedstawić swoją tutaj interpelację. Mam takie prawo, panie
sekretarzu. A jeżeli nie mam, to proszę mi przedstawić artykuł prawny, gdzie radny nie może przedstawić sobie wizualizacji na ekranie. Ale proszę mnie nie popędzać, pani wiceburmistrz. Ja jestem tutaj radnym i ja mam teraz głos. Dobra, panie Marku, w porządku. Dziękuję bardzo, bo naprawdę nie jest fajna sytuacja w ostatnim czasie tutaj. Nie wiem, co się dzieje, ale naprawdę. Chyba tak. Panie Marku, do rzeczy. Do rzeczy, dobrze. Interpelacja do pana Leszka Świda, burmistrza Rabki Zdroju. W imieniu mieszkańców Bocznej Kasprowicza składam interpelację w sprawie fatalnego stanu drogi. Droga ta jest notorycznie zalewana podczas nawet niewielkich opadów deszczu. Piesi, jak i kierowcy mają problem z poruszaniem się po tej drodze w sposób bezpieczny. W górnej części drogi dojazd do budynków mieszkalnych jest praktycznie niemożliwy, ponieważ po każdych opadach deszczu nawierzchnia drogi ulega podmyciu, a gniezd jest wypukiwany i spływa na sam dół drogi. W dolnej części drogi znajdują się duże ubytki w nawierzchni asfaltowej. Wielokrotnie poruszałem ten temat Bocznej Kasprowicza, jak widać bez skutku. Mieszkańcy oczekują o jak najszybszą interwencję i naprawę tej drogi. Przypominam, że do obowiązku burmistrza, i tu podkreślam wyraźnie, do obowiązku burmistrza należy przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, między innymi poprzez utrzymanie dobrego stanu dróg. W związku z powyższym apeluję, aby remont tej drogi wykonać w trybie pilnym. Proszę Państwa, ja tu mówiłem panu burmistrzowi wielokrotnie o tym problemie. Będą te zdjęcia, czy jakiś problem techniczny jest? Może ja jestem zainfekowany tutaj w tym momencie, bo ani wiadomości nie dochodzą, ani teraz się nie może wyświetlić. Wiedział, to my sobie swój rzutnik wziął, naprawdę. Poczekam. No dokładnie, widać, kto tu niewygodny. W międzyczasie złożę kolejne zapytanie. Ja panią nie pytam o zdanie, proszę tutaj nie komentować moich uwag. Chciałbym złożyć zapytanie, jaka będzie klasa drogi Bocznej Kasprowicza, która będzie wykonywana przez tutaj kolej. Następnie składam wniosek o wycięcie drzew w ciągu drogi Kasprowicza. Dokładnie tam chodzi o dwie. Bardzo bym prosił o wysłanie pracownika, ponieważ te drzewa zagrażają bezpieczeństwu pieszych, jak i kierowców. Drzewo jest pochylone. Byli strażacy, interweniowali w niedzielę. Przy drodze, nie mam pojęcia, dlatego to zgłaszam z tego względu, pani wiceburmistrz, że tam są, tylko dobrze, dlatego ja zgłaszam, żeby nie doszło do nieszczęścia z tego względu, od razu też proszę o pilną interwencję, bo zauważyłem właśnie, że tam kable są zwinięte od napięcia, prawdopodobnie, nie wiem, czy to jest linia przesyłowa do latarni, czy nie mam pojęcia, nie sprawdzałem, ale bardzo bym prosił o też pilną interwencję. I chciałbym tu przedstawić na filmiku, jak jest. Aha, ponowiłbym wniosek, niestety z przykrością muszę stwierdzić, składałem wniosek, aby była poprawa w bezpieczeństwie ruchu na bulwarach. Do tej pory sezon się kończy, letni, niestety nie były wykonane, pomalowane pasy, które by tutaj zwiększyły bezpieczeństwo. Zgłaszałem też o huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych. No niestety sezon letni się kończy, jak widać, huśtawki dalej nie ma. W 2020 roku składałem interpelację w związku ze słupkami na wysokości sklepu Techbud, które są pokrzywione. Do tej pory nie ma tego efektu zrobionego. W związku z powyższym wszystko powielam i bardzo bym prosił, no, pani wiceburmistrz, bo teraz pani reprezentuje pana burmistrza, aby zobligować tutaj do szybkich działań. I chciałbym poczekać tutaj na... Ale to już, zdjęcia. To już wszystko, tak, panie Marku? No czekam właśnie zdjęcia, żeby omówić, bo tak.
Dobrze. Dobrze, no, dziękuję pan, bardzo. Pan Jacek. Mhm. Pan Rafał. Zwracam się z wnioskiem, z ponownym zapytaniem, kiedy będzie remontowany ulicy odcinek ulicy. Panie Rafale, mikrofon. Kiedy będzie remontowany odcinek ulicy Poniatowskiego Bocznej od numeru 70 w lewo, to jest 50 parę metrów. Wstyd po prostu, bo dostajemy dotacje na inne rzeczy, a nie wiem, czy to jest po prostu cały czas specjalnie niezgłaszane. Ja tą drogę zgłaszam od 5 lat. Od początku kadencji zgłaszam tę drogę i no wstyd, jest 50 metrów, pani burmistrz, tego nikt się nie robi. Na Słonym będzie się robiło górne, też cieszę, że się robiło, chociaż to nie moje, tylko kolegi, ale cieszę się z tego bardzo, ale 50 metrów, no to ludzie jeżdżą tam co dzień. Ja tam jeżdżę przynajmniej raz w tygodniu, bo to nie jest po prostu, no nie jeżdżę tam często, ale mieszkańcy mi zgłaszają tą drogę po prostu, ci co tam mieszkają, że... Proszę? Tak, bo to ja już się pytałem, tam wszystkie są zgody, wszystko jest po prostu tam, miasto ma po prostu pewne po prostu wejście do tego i wykonanie pracy, zwłaszcza, że wczoraj tutaj jak budżet był szczegółowo omawiany, to pisało, że 200 tysięcy mamy na remonty, prawda? Dróg. I to jest tyle właśnie z tej Poniatowskiego. To jest od numeru 70 w lewo. I jeszcze takie drobniejsze. W związku z tą ostatnią burzą, prawda? W niedzielę to była taka ulewa. No, bardzo dużo nałamało starych kasztanowców. Żeby tak zlecić jakiemuś dendrologowi, żeby te wszystkie stare kasztanowce przy alejach, przy drogach po prostu powinny być zredukowane do pewnego poziomu, bo... Są przeznaczone środki, tu czytałam zapytanie odnośnie usuwania tych starych gałęzi i przeglądów drzew. Ja jechałem i za 3 minuty w tym miejscu drzewo spadło, gdzie jechałem właśnie. Jeszcze pani burmistrz, tam w zeszłym roku było robione to wyniesione przejście dla pieszych na ulicy Jana Pawła przy liceum. I to, no może jakaś gwarancja jeszcze jest, to przejście się zapadło w pewnym momencie, nie całe, ale jest po prostu zapadnięte w pewnym momencie. Od strony liceum potwierdzam. Tak, i trzeba po prostu firmie zgłosić, jak to na pewno jakaś gwarancja jest. Jeszcze... Jeszcze, żeby zgłosić tej firmie, bo tak bardzo ładnie to robią ci, co przycinają te krzaki, że na ulicy Poniatowskiego na wysokości Dewa i Tisu, tam po drugiej stronie wystają krzaki z posesji, żeby to przyciąć na chodnik. Na chodniku tam są. I właściwie to by było tyle. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję, złożyłam wnioski. Mhm. Panie Małgorzata. Dziękuję bardzo. To jeszcze ja. Mostek koło restauracji Przełęcz. Tak, ten mostek, który przechodzi przez, jest nad Słonką. Tam w czasie tej ulewy 17 lipca wypłukało. No, trzeba było nie rozmawiać. Jeden zabrało, a drugi został poniżej. Jest przy restauracji Przełęcz. Mostek, kładka, tam z jednej strony wypukało dziurę przy samym mostku, taką na pół metra. Trzeba sobie to chociaż zasypać jakimś sztucznym, żeby jak ktoś tam wpadnie po ciemku, no to sobie nogę złamie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest, koło kawiarni Zdrojowej jest przejście dla pieszych. Znaczy było może. Tam są duże ubytki kostki. Zlecona jest remont tego. To dobrze. No to tyle z mojej strony. Petra, ja jeszcze chciałem... No to jeszcze pani Ola. Ja jeszcze tylko po prostu wszedłem się do pierwszego pytania. Czy mamy to sądowe z tym na momencie, jak to pani mamy wyroki sądowe, które w tym momencie... Napisać pani radę, tak, proszę dać na... Siedzicie w tym połuszy, panie kochane, i nie wiecie, czy będzie dobrze, czy źle. Nie wierzę w to. I no, wyroki nakazujące wypłaty po prostu. Ja bym musiała sprawdzić po wydziałach po prostu, no bo to już odpowiem za wszystkich teraz, nie? Tak. Ja mogę powiedzieć o swojej księgowości, ale ja rozumiem. A to pani wice. Ale ja takiej informacji nie mam. Poczta jest skierowana bezpośrednio na wydziały i jutro to sprawdzimy dokładnie, jak to wygląda. Proszę zapytać
konkretnie pani radna, o co chodzi, to odpowiemy na piśmie. Sprawdzimy. Nie, do burmistrza, oczywiście. A ja jeszcze mam pytanie. Pan Darek. Jeszcze jedna chwila, moment. Jeszcze pani skarbnik, mam pytanie takie, ponieważ tam... Proszę włączyć mikrofon. Są pieniążki, te spółdzielki tośmy dostali od pana wojewody, prawda? Są włożone. Jeszcze nie ma. Tak, ale już jest plan. Już jest plan, bo już widziałam rozpiskę na Gorca, która ulica będzie remontowana z tych pieniędzy. Jestem zainteresowana. Ale już na Gorcach jest na artykuł wypowiedzi. No. Tak, ale mam tylko pytanie, skoro już wiadomo, które ulice, to mam tylko pytanie o ulicę Gorczeńską, ponieważ ja tam z kolegą wnioskowaliśmy o udrożnienie tych rowów, w którymi płynie woda. Jest ta ulica wymieniona. Czy ona będzie w ogóle cała robiona od góry do dołu tam, do w sumie dziur jest się płasko, jest płasko. I te rowy, czy, bo zależy mi na tym, ja byłam tam, sprawdziłam, rzeczywiście rowy są pogłębione, tylko mam pytanie, czy to było w ramach tych pieniędzy, które żeśmy wcześniej zapłacili, a które praktycznie było zrobione byle jak i mieszkańcy sobie sami to wszystko udrażniali po tym, co urząd zlecił, żeby to zrobił. I wypadałoby naprawdę, bo to jest wszystko ziemia, więc ta woda idzie z dużą siłą z góry i ona pomimo, że teraz już jest naprawdę dobra przelotowość tej wody, to wygląda to tak, że ona zbiera ta woda te boki, prawda, te brzegi. To była tylko doraźna robota. Żeby po prostu te rowy, w którym idzie woda, też wybetonować, żeby były takie zabezpieczone. Zabezpieczone. To może ja powiem, bo tam jest robiony projekt przebudowy tej drogi. No właśnie, o to pytam. No o to pytam w tym momencie, nie? Dziękuję, ja wszystko. Dziękuję uprzejmie. Już są te zdjęcia, to może. Pani burmistrz, w sprawie jeszcze tej dudkówki, jaką ma ta droga, czy jest uregulowana stan prawny, jaki to jest, bo urząd dokłada tam, chciałbym wiedzieć, 210. Nie musi być regulowana. Nie musi być regulowana. No ale my dokładamy 210 i tak sobie możemy dołożyć, była się rantówka i my nie dokładali, bo nie było uregulowane. Bo tego nie rozumiem. Drogi, to muszą być. No to też jest dopół. No. Drogi też jest dopół. Ale oczywiście jest kategoria. Jaka? Tam jest tam potraktowane jako drogi rolne. Więc wtedy składamy do powodu, to jest do marszałka. Tak? Marszałek przydziela pieniądze. To wie pani co, jak tak się fajnie robi. Ja dostałem coś od rodziców w Rdzawce, to też mi tam zrobicie drogę asfaltową do pola? Przydałoby mi się. Prosi, tak? Będzie uznana przez wojewodę i wprowadź pan gospodarstwo rolne tak? Przy tych polach. Tak. Bo tak się robi. I dołożycie, no ciekawe. Dobra. Panie Rafale i kończymy. Panie, ja jeszcze przypomniałem sobie jedno, jak tutaj rozmawialiśmy o tych mostach, bo teraz widzę, że czyszczą ładnie ten most koło tego dawnego sklepu Beskid na Słońce, tam przy Alei Tysiąclecia, ale w gorszym stanie jest ten most, który pani burmistrz też go może widzi, którym wszyscy dojeżdżają tutaj do gminy, przy domu handlowym Gazda. Ten most po prostu to jest ruina, te barierki. On jest też wzięty pod uwagę, jeżeli chodzi o remont tego mostu teraz. On jest w najgorszym stanie. No, one są wszystkie do remontu. Ale będzie robiony tak, teraz? Tak, teraz w tym roku, bo to jest przy deptaku w całości. Dziękuję bardzo. Jeszcze zdjęcia pana Marka. Tak, wracamy do tej nieszczęsnej bocznej Kasprowicza. Jakby można było po kolei, tak. Cała droga się rozsypuje, o tu możesz zostawić chwilkę, to jest dolna część drogi, proszę Państwa, tak wygląda droga gminna niestety. Zgłaszałem, jak ubytek drogi miał 10 cm, w tej chwili ma, sami Państwo widzicie ile, więc dalej do destrukcji dochodzi, dalej jak można. O, tutaj jest odcinek górny. Tak wygląda też nasza droga Kasprowicza. Wszystko spływa niestety. Po ostatnich opadach w tym momencie jest taki, jak to się mówi, potoczek na środku drogi, że no, mieszkańcy nie mogą wjeżdżać do swoich posesji niższymi autami. Jak można jeszcze dalej? O, proszę. Tutaj jest. Nie, to jest Kasprowicza. Druga część drogi Kasprowicza, proszę Państwa. Cały czas jest ubijane, wydawane pieniądze są w błoto dosłownie. Tak wygląda życie tu mieszkańców i tam wiele domów jest. W ten sposób to wszystko wygląda. Są też filmiki, jak można byłoby właśnie, o, tutaj jest w tej chwili, po, jak widać na załączonych zdjęciach, bardzo bym prosił o pilną interwencję, żeby tym mieszkańcom,
Tak wygląda tutaj, o, tak wygląda droga, wszystko spływa. Ja tam z mieszkańcami, osobiście zbieraliśmy ten kliniec, ile mogliśmy to zebraliśmy, ale mówię, drobne opady, cały czas notorycznie ta droga jest zalewana. Chodzić się nie da, bo się ślizga. Więc bardzo bym prosił o interwencję, żeby w górnej części przynajmniej to uregulować i wyrównać tym mieszkańcom drogę. Bo naprawdę tam jest masakra. Dojdzie do nieszczęścia, proszę zobaczyć teraz, jak to wszystko wygląda i cały czas tam woda sobie płynie. Calusieńki czas. Ale pani burmistrz, ja to zgłaszałem, naprawdę zgłaszałem i... To przepraszam, na pani odpowiedź teraz, jak mamy tam żyć? Proszę mi odpowiedzieć. Ale to znowu spłynie, ale tam cały czas tak jest. Ale my mamy? Tak, pani burmistrz, na takie drogi to prawdopodobnie powodziówka powinna iść, bo cały czas jest droga zalewana. Kratki są nieprzeczyszczane. Jeżeli chodzi o powodziówki, w tym momencie powiem tak. W tym momencie tam nie ma bezpieczeństwa zachowanego. Jak my mamy nawet chodzić? Tam się nawet nie da zejść na nogach, pani wiceburmistrz. Nie da się. Ale ja się z panem zgadzam, że fatalny jest stan dróg w Rabce w większości. Ale ja nie wnikam, nie, ile jest. Chodzi o wszystkie drogi, które są w Rabce. Pani burmistrz, ja przepraszam bardzo. Ja zgłaszam swoją drogę, pani burmistrz. I w tym momencie zgłaszam to, co jest, i żądam w tym momencie w imieniu mieszkańców, aby tutaj w jak najszybszym trybie to zrobić. Przynajmniej wyrównać znowu tym mieszkańcom. Znowu będzie deszcz, znowu to będzie. Zróbcie coś z tą drogą, bo tak być nie może po prostu. Dziękuję panie. A mówić tylko, że znamy problem i tak dalej, to mieszkańców nie pociesza. Nie pociesza, nas to nie pociesza, że trzeba zabezpieczyć i tak dalej. Tą drogę zgłaszam cały czas. Jest problem notorycznie. Pieniądze są wywalane. Jakbyśmy koszty policzyli, to byśmy prawdopodobnie te 30 metrów zaasfaltowali. Dziękuję bardzo. Ja tylko przeciwko tego, co teraz powiem. Niech pani burmistrz zobaczy tą drogę, a Dudkówkę w Erdzawce. Jaka jest różnica? Bo mam zdjęcia. Niech mi pani powie, jaka jest różnica między pana Markiem drogą, a Werdzawce drogą. Między drogą pana Marka, a drogą pana w Rdzawce jest taka różnica, że tam pozyskaliśmy środki od wojewody, chcemy je poprawić. A teraz pozyskaliśmy 6 200 000 na drogi i też je będziemy robić. Proszę sobie policzyć, ile środków zostało pozyskanych w tej kadencji na drogi. Ja nie mam wpływu na to, że ktoś zmarnował jakiś czas wcześniej i nie robił remontów dróg, bo z takimi drogami, jak są w Rabce, to ja się pierwszy raz spotkałam, żeby w mieście były takie drogi. Zgadzam się z panem Markiem, zgadzam się z panem. Takich dróg nie powinno być. Już nie mówię, mogę dokończyć? Już nie mówię o tym, że jest duży problem z uregulowaniem. Te pieniądze, które żeśmy dostali, dzisiaj odbierałam promesę na 6 200 000. Byliśmy jedyną gminą, która dostała taką promesę. 20 milionów zostało przeznaczone dla wszystkich gmin województwa małopolskiego. 24 miliony. No to niech będzie 24 na wszystkie gminy, a myśmy dostali 6 200 000, czyli dostaliśmy największą możliwą kwotę, jaka była. Czyli co, uważa pan, że niewystarczająco się staramy? Ile środków do budżetu cały czas są wprowadzane? Kolejna rzecz, mogę skończyć? Kolejna rzecz, kolejny Polski Ład również na drogi. Ja mam świadomość tego, że my nie załatwimy wszystkich spraw naraz. I cóż, zostaje mi tylko przeprosić mieszkańców, że ktoś po prostu tych dróg w ogóle nie remontował. Nie da się wyremontować dróg w ciągu 5 lat, jakie miała ta kadencja, wszystkich. Policzcie sobie państwo, ile żeśmy wyremontowali dróg. Wszystkie, które miały możliwość uregulowanego stanu prawnego, składaliśmy wnioski i to nieważne, czy to było z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czy to były drogi rolnicze, czy to był Polski Ład, czy teraz dostaliśmy usuwania skutków klęsk żywiołowych, czy dróg rolniczych i czy kolejny wniosek, czekamy na pieniądze z usuwania skutków klęsk żywiołowych.
pięknie, jak mamy teraz pieniądze, to pani wnioskuje, napisze pismo, jest Boczna Podhalańska, od razu mówię, bo już składam. Jeszcze parę nie razem. Mam, panie Darku, pieniądze są znaczone na konkretne drogi. Nie ja o tym decyduję, zweryfikowane przez wojewodę. Przyjeżdża komisja wojewódzka na podstawie tego, co my zgłaszamy. Zgłosiliśmy dużo więcej, bo zgłosiliśmy prawie na 40 milionów złotych zadania w całej Rabce. Dostaniemy 200 tysięcy, o których mówiła pani skarbnik, na drogi wewnętrzne, odszkodowania i z tego będziemy robić te ubytki, które są gdzieś tam na mniejsze i nie muszą mieć uregulowanego stanu prawnego, ale pozostałe drogi, które idą, muszą mieć uregulowany stan prawny. I naprawdę burmistrz dokłada wszelkich starań, żeby te środki pozyskać. Jedno pytanie. Droga Werdzawce, ta dotkówka nie była wrzucona w budżecie? I nagle się tak robi, a ja 4,5 roku walczyłem o drogę na Sierantówkę i się mi utrudniło. No, robi się, ale po jakich tych? A czemu mieście nie zrobili od razu? Bo nie miał pan ani uzgodnień, ani zgód, ani pieniędzy. Ale panie Darku, chyba pan wie, z jakich środków jest zrobiona ta droga. Z programu przebudowy dróg lokalnych i z Ładu Polskiego. Ale ja układam czasami z panią skarbnik. I robimy tam, gdzie się da. Pan Marek też miał pretensje, długo czekał na Tetmajera, czekał na Kasprowicza. I pan, przepraszam, Rogowiec też czekał na drogę na Poniatowskiego. Więc to nie jest tak, że... Tak jak pan powiedział, wrzucamy drogi. Wrzucamy te, które mają stan prawny uregulowany. Dobrze. Możemy złożyć Kończmy już tą dyskusję. Mogę jeszcze? Panie wiceburmistrz, a ile dróg było już uregulowanych w tym momencie? Bo cały czas tutaj słyszę droga nieuregulowana tu tego radnego, a deklarował burmistrz. Burmistrz tutaj obiecał nam, że tą sprawą się zajmie i my się efektu... zajmujemy i większość, znaczy i część dróg, tych, które są robione, są regulowane. Albo idą specustawą, bo tak była zrobiona droga na Poniatowskiego, tak jest przygotowana teraz do Pociesznej Wody też specustawą, więc jeżeli nie da się inaczej uregulować. Wszystkie drogi, które były zrobione, muszą być uregulowane, bo nad tym czym ma rękę wojewoda. Więc nie mamy innych możliwości regulacji. Mieszkańcy najlepiej jakby się zrzekli. Nie mają uregulowanych stanów prawnych, nie mają poprzeprowadzanych spadków. Proszę zapytać pana Adama, ile dróg uregulował i ile wysiłku. Cały czas wydział koncentruje się na regulacji dróg. Dziękuję. Mam ostatnie pytanie tylko. Pani wiceburmistrz, czy mieszkańcy mogą liczyć w trybie pilnym, żeby wysłać tam i przynajmniej podrównać górę. Teraz przynajmniej będziemy mieć spokój 2 tygodnie, bo ma nie padać, więc jakoś sobie to uporządkujemy. Ale naprawdę jest dramat. Czy mogę liczyć, że jutro przynajmniej jakiś wykonawca tam powiedzie i wyrówna? Jutro nie wiem, czy pan może... Zlecić, jutro, mogę odpowiedzieć? Tak, zlecić po prostu, żeby wyrównał koparką, to jest 20 minut pracy. Jeżeli będzie wolny wykonawca, któremu będzie można dać zlecenie, to nie jutro, na pewno nie obiecuję, bo to jest chwilę czasu, ale postaramy się jak najszybciej. Dziękuję. Mam tylko do wypowiedzi pani burmistrz. Nie oczekuję odpowiedzi może akurat na dzisiaj teraz, ale złożę taki wniosek. Skoro pani ruszyła specustawę, to wiadomo, że za tą ustawą idą odszkodowania. Tak. Stać nas na to? Ja mam pytanie, a stać nas na to, żebyśmy w ogóle nie ruszyli tematu regulacji dróg? Żebyśmy nie mieli możliwości zrobienia jakiejkolwiek... Nie odpowiadasz pytaniem na pytanie. Bo to było pytanie retoryczne. Tak jak pani powiedziała, specustawa to są odszkodowania i trzeba to zapłacić, żeby cokolwiek zrobić. I w tym momencie nie wiem, czy to jest takie zasadne w tym wszystkim, co my tu robimy. Bo tak jak pani powiedziała, tyle dostajemy na drogi, tyle milionów. Dla mnie w ogóle, wie pani, co abstrakcją jest. Abstrakcją jest nie tylko dla mnie, bo 3/4 mieszkańców po prostu się zastanawia. Przejścia dla pieszych za 130 tysięcy, które się już w tej chwili rozsypują. Praktycznie. Druga sprawa, drogi, które nas kosztują po 5-6 milionów, przy których nie ma parkingów, przy których droga jest zawężona, chodniki 2,20, dwa samochody się nie mieszczą. Więc jeżeli już tak, to róbmy coś, żeby to miało ręce i nogi. I proszę nam nie mówić, że się staracie państwo, bo staracie się, ja nie kwestionuję tego absolutnie. Tylko ja kwestionuję, jak to wygląda. Ile my płacimy za to wszystko, mnie jakoś mnie praktycznie interesuje i przede wszystkim ceny, jakie my tu płacimy. Ceny mnie przerażają. Te przetargi, te wyceny są dla mnie po prostu abstrakcją. Naprawdę, dziękuję. Tak, jeszcze pani burmistrz i koniec. Zamykam dyskusję.
Jeżeli chodzi o wycenę, to nie ja robię, tylko kosztorysanci. Robią to zgodnie ze sztuką budowlaną i robią tak, jak jest to możliwe. Więc ceny nas też przerażają, że są takie duże, ale po to jest... A po to jest przetarg. Proszę zobaczyć, jak wygląda w innych gminach. To nie jest tak, że u nas nagle jest jakaś mowa cenowa, skoro startuje 5-6 firm, to chyba oferty są adekwatne do zakresu robót. Nie mamy na to wpływu. Po to jest przetarg ogłoszony, że mogą startować, tak jak pani mówiła o tej sarnie. Wystartował ktoś z Wysowej, dał najkorzystniejszą ofertę, to nas obliguje. Był przetarg. Dobra, ale to już dziękuję, tyle. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 70. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Radcy Zdroju.